Zmiany, konkretnie w Legii Warszawa. Kostar Uniajić zwolniony, natomiast nowym szkoleniowcem Legii Warszawa na 99% będzie Gonçalo Feijó, który jutro o godzinie 10 zostanie zaprezentowany. Stąd już oczywiście zapraszamy na jutrzejszy program o godzinie 9.30. Konferencja, prezentacja nowego szkoleniowca Legii Warszawa. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy z gośćmi na łączeniach, ale także gośćmi w naszym studiu. Tomasz Lipiński. Dzień dobry. Łukasz Olkowicz, który dzisiaj rzucił te bombę i informacje na temat zwolnienia Kosty, a także Marcin Żewłakow. Panowie, taka informacja z ostatniej chwili. 5 minut temu pojawił się tweet Michała Świerczewskiego i nie musimy rozmawiać o zwolnieniu kolejnym po tej kolejce Ekstraklasy. Niedawno zakończyliśmy spotkanie ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami. Poinformowaliśmy wszystkich, że dalej będziemy inwestować w rozwój Dawida Szwargi jako pierwszego szkoleniowca. Także o Rakowie dzisiaj nawet słowem nie piśniemy tutaj, więc kontynuowany projekt, ale dzieje się w Legii Warszawa. To Łukasz, ty się dowiedziałeś o tym pewnie trochę wcześniej niż nawet zawodnicy, którzy dowiedzieli się o tym o godzinie 11. Z czego wynikała ta zmiana, z czego wynika to zwolnienie? Tam chyba parę spraw trzeba zebrać. No nie ma jednej, dzisiaj nie wskażemy, że coś się takiego stało, że Kostar Uniajić stracił pracę. Myślę, że pierwsze takie tąpnięcie było po meczu z Widzewem, kiedy Kostar Uniajić powiedział, że nie wszyscy są... Włączył tryb Kostar Uniajicza ze Szczecina, kiedy on tak bardzo otwarcie mówi na konferencjach, co mu się nie podoba w klubie. Natomiast Legia ta nowa Legia, to musimy znać ten kontekst, ona chciała być monolitem. Ta Legia odnowiona, wszyscy idziemy razem, to jest spójne i wychodzimy na zewnątrz razem. Natomiast Kosta delikatnie się z tego wyłamał i to była taka pierwsza ryska, bym powiedział, nawet jeszcze nie rysa. No te wyniki to oczywiście, że nie przekonywały i myślę, że utrata szans na mistrzostwo, no bo cały czas ta Legia jeszcze żyła tymi nadziejami, a remis z Jagiellonią praktycznie ją wypisuje z walki o mistrzostwo. Też tutaj bym dorzucił, będziemy mówili o Gonçalo, ale no Legia mi się wydaje, że musiała się trochę pospieszyć z Gonçalo. Gonçalo, który może ma opinię taką, że jest wybuchowy, ale to jest jednak pożądany trener przez prezesów. I myślę, że ta myśl mogła przejść przez głowę też Michała Świerczewskiego. Oczywiście nie mamy na to dowodów, natomiast on jest w kontakcie z Gonçalo Feijó, obaj panowie są w tym kontakcie. Znaczy, słuchaj, ja rozmawiałem z Michałem Świerczewskim, wtedy z Marcinem robiliśmy tutaj program o zwolnieniu Marka Papszuna i podpisaniu nowego szkoleniowca Dawida Szwargi. Wtedy zapytałem, czy gdyby nie te wszystkie około piłkarskie kwestie, Gonçalo Feijó byłby szkoleniowcem albo byłby po prostu numerem jeden na takiej liście życzeń Michała Świerczewskiego, to on powiedział, że po prostu tak, no bo to był Gonçalo, ten to pierwszy był, jego tak, wybór. Pierwszy następca Marka Papszuna, więc tutaj Legia też musiała się śpieszyć, no bo nie poczekała do końca sezonu. No i Gonçalo, który też pojawiały się opinie, że on z motoru być może odszedł, bo już coś miał nagrane. No nie, to tak nie wyglądało. Gonçalo odszedł z motoru, bo to były emocje. Zagrały emocje u Gonçalo. No i ten kontakt nie był jakiś, od miesiąca nie rozmawiali, tak? To była świeża sprawa. Legia zgłosiła się do Gonçalo i szybko zamknęli temat. Dobrze, panowie, szybciutko przenosimy się do Kowala, bo Kowal jest razem z nami, tuż sprzed swojego domu. To jest ta... Domu kultury. To jest jak domu kultury. Słuchaj, a powiedz mi, to jest ta słynna taka ławeczka, o której pisałeś między innymi w swojej biografii, czy tutaj nie przesiadywałeś nocnymi albo też wieczornymi porami? Dom kultury Świt. Aha. Kojarzysz? A, no to już wiem gdzie. Wcześniej nie widziałem w tym kwadraciku. Dobrze, Kowal, jaka jest twoja opinia najpierw na temat zwolnienia Kosty Uniajicia? Czy pospieszył się Jacek Zieliński? Czy to dobra decyzja twoim zdaniem? No ogólnie uważam, że te 2 dni w Warszawie były bardzo gorące i coś mi się wydaje, że za dużo prezes Mioduski z Jackiem Zielińskim przebywali na słońcu, udaru słonecznego dostali. Patrząc na to, kogo zatrudnili na ławkę, no i zwolnić Uniajicia akurat teraz po tych trzech, no dobrze, po przerwie na reprezentację 2 meczach. Z Górnikiem Zabrze bardzo dobre spotkanie i większość meczu z Jagiellonią Białystok. No to tutaj powiedzmy tak, czym to było spowodowane? No czekałbym na jakąś informację, że ten bajzel w szatni, który się odbywa, on się ciągnął dalej pomimo tego, że wyniki nawet były lepsze. Przynajmniej ja to tak widzę, bo no, nie, ciężko sobie wyobrazić. Też rozumiem, remis z Jagiellonią, wykluczona drużyna już praktycznie z walki o tytuł mistrzowski, po jedno.
niebezpieczeństwo nietrafienia do europejskich pucharów, patrząc na terminarz, no ale to też zmiana trenera w tym momencie. Domagałem się sam zmiany Runajcia, ale to było po meczu z Widzewem. I przed przerwą na reprezentację. A jeżeli chodzi o Gonçalo Feijóo, to twoim zdaniem dlaczego jest tak zły wybór, że twoim zdaniem tam doszło do jakiegoś udaru? No słuchaj, no chyba w tym momencie potrzeba przy Łazienkowskiej jakiegoś spokoju, tak? I to jest, patrząc na to, że to będzie trzeci sezon bez tytułu mistrzowskiego, no to doskonale zdawałem sobie sprawę, że na nowy sezon tak będzie nowy szkoleniowiec, ale czy z Feijóo oni dojadą do europejskich pucharów? No ten trener nie gwarantuje ewentualnie przy jakichś, a pamiętajmy jakie to będą mecze, tak? Mecz z Rakowem na noże, mecz ze Śląskiem na noże i mecz z Lechem na noże o Europę. To mi się wydaje, że ten gość może nie wytrzymać. Może więcej meczów mieć kary zawieszenia za swoje wybryki przy linii bocznej niż pomóc samej drużynie. No, tak mi się to wydaje. Na przykład na wyniki sportowe, no to one bronią Feijóo, bo tutaj mówimy oczywiście o tej okołopiłkarskiej kwestii. Ale słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że Motor Lublin nie grał w Ekstraklasie i prowadzenie drużyny na zapleczu czy Ekstraklasy, czy jeszcze niżej, nie ma porównania do drużyny z Ekstraklasą. To wiesz, powiedzmy sobie jasno, Raków Częstochowa po wejściu nie wszedł, nie zagrał od razu, nie wygrał mistrzostwa Polski, a miał trenera zdecydowanie dłużej. No ja bym wszedł w polemikę tutaj z Kowalem, bo wydaje mi się, że właśnie to pierwsza fala jest dużo, dużo tych zwiastunów, że może być dobra u Gonçalo, że to później może być ten wybuch, no bo to wejście, jak przykładamy z Motoru Lublin i też rozmowy z piłkarzami, no to on szybko przekonuje. Ja myślę, że nie będzie problemu szatnia Gonçalo Feijóo. Zagrożenie jest w gabinetach, tam gdzie Gonçalo może się odpalić. Natomiast Kowal, właśnie do ciebie mam pytanie, jak ty, odrzucając, bo są dwie twarze Gonçalo. Jedna to jest ta brzydka, rzucająca kuwetą i taka no, nieprzyjemna. Natomiast druga, merytoryczna, to jest stawiana no, wysoko w Polsce. Czy ty uważasz, że Jackowi Zielińskiemu czy komukolwiek w Legii uda się okiełznać tę brzydką twarz Gonçalo, co będzie na pewno dobrym prognostykiem przed tym, żeby odnosić sukcesy? No jeszcze raz powtarzam, to jest Ekstraklasa, to jest Legia Warszawa. To nie jest drużyna z drugiej ligi, z pierwszej ligi. To nie jest tak prosto wyjść. Oczywiście można sobie dopowiedzieć efekt nowej miotły. No nie zawsze on jest pożądany albo ewentualnie sprzyja i daje efekty. Wystarczyłoby spojrzeć na reprezentację Polski. Efekt nowej miotły w postaci Michała Probierza nie dał nam bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Europy. Trzeba było się bić w barażach. Także no, mam wątpliwości, jeżeli chodzi... Nie chodzi mi o samą szatnię, tak? Że nie zdąży możliwe, że jej rozwalić, jak ona była już rozwalona, czyli już jej nie dobije, ale biorąc pod uwagę jak on będzie się zachował ewentualnie przy tych spotkaniach, czy on nie będzie się zaraz rzucał na sędziów, którzy coś mu tam przeszkodzą w wygraniu meczu z Rakowem albo ze Śląskiem, przynajmniej jak on może tak będzie uważał, jak ta drużyna będzie funkcjonowała. No to się zobaczy, no bo to powiedzmy sobie jasno. No, ta zmiana i tak, jeżeli miała nastąpić, to powinna, jeszcze raz powtarzam, powinna nastąpić przed przerwą reprezentacyjną. Mnie się wydaje, że Feijóo już nie pracował wtedy w Motorze Lublin. A Legia doznała klęski z Widzewem Łódź i to po takich wynikach, że dopiero gdzieś tam w tej ostatniej kolejce przedreprezentacyjnej ograła Piasta Gliwice, no ale powiedzmy sobie jasno, no Piast Gliwice to każda drużyna w Ekstraklasie może ograć Piasta Gliwice. Słuchaj, a jeżeli chodzi o Gonçalo Feijóo i ten no, miszmasz Legii Warszawa i tych wszystkich charakterów, to mamy w tym wszystkim i Gonçalo Feijóo i Josué. Jak twoim zdaniem będzie wyglądała współpraca tych dwóch Portugalczyków, którzy no, charaktery mają twarde? Nie no, może biorę pod uwagę, że zatrudnienie Feijóo też może być spowodowane tym i zakładam, że to nie jest tylko i wyłącznie do końca sezonu, a pewnie na następny. Może jest to tak zwany ruch w kierunku Josué, by został. No bo chyba, jeżeli jeszcze przy Łazienkowskiej dwóch Portugalczyków by się pobiło w szatni albo gdzieś na płycie boiska, no to już w ogóle byłby niezły bajzel. Dlatego to biorę pod uwagę, że ta kandydatura Feijóo ewentualnie przy Łazienkowskiej mogłaby spowodować, że no, dwóch szaleńców pozostanie w Legii na przyszły sezon.
Bo jakiś czas temu rozmawiałem z Gonzalo Feio i rozmawialiśmy też na temat Legii Warszawa i on wprost się wypowiadał o Josue, że to kapitalny zawodnik i jego zdaniem ten kontrakt powinien przedłużyć. Także no tutaj możesz mieć, Kowal, rację, że to jest zagranie też na przedłużenie kontraktu Josue. Natomiast jaki to może mieć wpływ na to spotkanie z Rakowem Częstochowa i czy to też twoim zdaniem był trochę taki ruch, że no Gonzalo Feio, jako były asystent trenera Papszuna, człowiek, który pewnie gdyby nie sprawy około piłkarskie, to on by objął Raków, a nie Dawid Szwarga, będzie znał najlepiej Raków Częstochowa i pomoże wygrać właśnie to konkretne spotkanie? No jak pomoże, to będzie świetny efekt miotły, ale jeżeli nie pomoże, to znaczy jak Legia polegnie z Rakowem, no to chyba już wtedy adios tak zwane na Europę, no bo już Jagiellonii się nie da prześcignąć. Pewnie Rakowa już po porażce też nie. Biorąc pod uwagę terminarz Legii, tak, i Lecha, no to i Lecha też nie. Czwarte miejsce pewnie nie da, znaczy na pewno nie da Europy, no bo wiemy doskonale, Pogoń do pierwszej trójki nie awansuje, Wisła Kraków tym bardziej. No to będzie po pucharach. No to jest tak zwany mecz o wszystko, jeżeli chodzi, znaczy o puchary dla Legii Warszawa. Czy akurat ta zmiana pozwoli na zwycięstwo? Jeżeli tak, to tak jak mówię, no to będzie dobry wybór. Jeżeli nie, no to też nie będzie zły wybór, bo za jeden mecz nie będziemy też skazywali Portugalczyka na to, że nie poprowadził drużyny do zwycięstwa. No to miejsce w tabeli i ta liczba punktów w tym sezonie jest spowodowana całym sezonem, a nie tylko jednym meczem w Częstochowie, ale o wygraną z Rakowem na wyjeździe będzie bardzo ciężko po tym, co też się dzieje w samym Rakowie, tak? Po tych informacjach od Michała Świerczewskiego, teraz utrzymaniu posady przez Dawida Szwargę, ja mi się wydaje, że to może też być taki mecz, w którym no Legii będzie jeszcze ciężej, gdyby do tej zmiany nie doszło. Kowal, zobaczmy sobie na terminarz Legii Warszawa, bo on wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Biorąc pod uwagę takie wyliczenia i symulacje, jeżeli chodzi o pozycję rywali wszystkich drużyn z top 5, no to Legia ten terminarz ma zdecydowanie najtrudniejszy, bo z czołówki jest Kraków, później od razu u siebie Śląsk-Wrocław, następnie 11 maja będzie spotkanie z Lechem Poznań. Jak ty widzisz tutaj w ogóle szansę Legii Warszawa na europejskie puchary, bo raczej o mistrzostwie tutaj przy 7-punktowej stracie nie mówimy. No, porażka w Częstochowie wykluczy Legię z pucharów, no mi się tak wydaje, no bo to już będzie ciężkie do odrobienia. Nie wskazałeś jeszcze na wyjazd do Stali Mielec, a co to tam? W Mielcu to tak jeździsz i zgarniasz 3 punkty? Pamiętasz twoją teorię? Powiedziałeś, że Stal Mielec, jak już nie będzie grała o nic, to może być takim rywalem godnym, który będzie bardzo chętnie te punkty rozdawał. Wszystkim poza Legią Warszawą. W Polsce wiemy doskonale, jak te wszystkie kluby reagują na przyjazd Legii do siebie, do miasta i Legia zawsze musi tam grać na 100%, nie ma spacerków, a te drużyny też grają jakieś wybitne mecze czasami, aż się nie chce wierzyć, że tak w piłkę potrafią grać, bo przez cały sezon w ten sposób nie grały. To ja uważam, że będzie duży problem, jeżeli chodzi o Legię. Pewnie też ta zmiana była taka, no mówię, może damy jakiś nowy impuls w szatni. Może te dwa mecze ostatnie pokazały, że można dobrze pograć w piłkę, że można stwarzać sytuację. Obudził się Mark Gual, Josue wrócił do tej dobrej dyspozycji. Za chwileczkę no pewnie i Wszołek, może coś się uda wyciągnąć. Naprawdę byłby to niezły numer, gdyby jeszcze Gonzalo Feio tam doprowadził tą drużynę do Europy. Ja nie bardzo w to wierzę. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie twoje, Kosty Runiajicia, jego kadencji w Legii Warszawa, oczywiście mówimy tutaj o trofeum, bardzo istotnym, no bo Pucharze Polski, awansie do europejskich pucharów, awansie z grupy Ligi Konferencji Europy, no a teraz wiemy, jak to się skończyło, nie wiadomo, czy Legia będzie w ogóle kontynuowała grę w europejskich pucharach. Jak całościowo byś podsumował kadencję Kosty Runiajicia i ewentualnie taką ocenę w skali 1 do 10, jaką byś mu wystawił? No jest to średnio. Jednak wymagania są przy Łazienkowskiej. Wspominałem to. 2 sezony bez tytułu mistrzowskiego. 1 puchar, 1 super puchar, tak?
I Europa. To bym zaliczył na duży plus. To bez wątpienia. No mecz z Aston Villą, wiesz, wygrane wszystkie trzy mecze w fazie grupowej Ligi Konferencji i to w takiej grupie dosyć mocnej. Ogólnie cztery zwycięstwa. Mnie się wydaje, że to na duży plus. 12 punktów. Nie można się czepiać. Puchar Polski to było tak na zasadzie, no musimy podnieść jakieś trofeum. No tyle, że dalej już można powiedzieć ta wiosna. Według mnie dramatyczne przygotowanie do sezonu. No, mecze z Molde poza drugimi 45 minutami w Norwegii dramatycznie słabe. Także no, jeżeli od 1 do 10 powiedziałem średnio, to dałbym mu piąteczkę i to taką, nie wiem czy z plusem, czy z minusem, ale dobra, piątka niech będzie. Słuchaj, za mało. Mnie się wydaje, że sam puchar przy Łazienkowskiej w przeciągu 2 lat i super puchar oczywiście i oba wygrane na karne, tak? Ale zdaję sobie sprawę, bo puchar był takim meczem, gdzie Legia musiała grać w 10. No to zdecydowanie za mało. A przedłużenie twoim zdaniem kontraktu z Kostą Runiajciem aż do końca czerwca 2026 roku to była dobra decyzja Jacka Zielińskiego, biorąc pod uwagę to, jak często Legia jednak w ostatnim czasie zmienia trenerów. Chociaż z drugiej strony Kosta Runiajć w tej historii Legii Warszawa jest tuż za Henningiem Bergiem, jeżeli chodzi o staż zagranicznych szkoleniowców. Tutaj niewiele zabrakło, chyba kilku tygodni do tego, żeby wyprzedzić Henninga Berga i być tym szkoleniowcem z zagranicy, który w Legii pracował najdłużej. No to powiedzmy sobie jasno, czy to zagraniczny, czy to polski, no nie ma takiej ciągłości. Zaczęło się to wszystko od sprzedaży bardzo ważnych piłkarzy, chociaż zrozumiałe w tamtych kilka lat temu za czasów Jacka Magiery i później pogonienie Jacka Magiery. I mnie się wydaje, że od tamtej pory ciężko jest cokolwiek tutaj sobie wypracować, jeżeli chodzi o brak tych sukcesów, brak tych tytułów mistrza Polski, bo pamiętajmy, no za chwileczkę będziemy mogli mieć taką sytuację, że Lech zdobył mistrza, Raków zdobył mistrza, może Jagiellonia zdobyć mistrza. No właśnie, ale ja 3 sezony bez tego tytułu. No a wiemy, jak to też wyglądało po drodze. I to też pokazuje, no gdzieś, no jeżeli tutaj szkoleniowiec nie może popracować 2 lat, no tak, ale to też zdajemy sobie sprawę, jakie są też braki kadrowe w Legii Warszawa. Jeżeli ty oddałeś 2 zawodników w zimowym okienku transferowym i dalej patrzysz na ławkę rezerwowych, nie ma za bardzo kto wejść na to boisko, no to 2 tylko? To jest, gdzie jest ta szeroka kadra przy graniu na 3 frontach to nie, bo Legia za szybko odpadła z Pucharu Polski. No ale przynajmniej na tych 2 frontach. No gdzie jest ta szeroka kadra? Nie było tej szerokiej kadry. Ale to też pamiętajmy, że jak za to odpowiedzialny jest Jacek Zieliński, to i łącznie z trenerem. Tak, trener powinien to mówić gdzieś w styczniu, ewentualnie w grudniu, że potrzebuje wzmocnień, jeżeli będzie ktoś odchodził, a nie dopiero później, jak Slisz czy też Muci odeszli, to mówią, teraz nie mamy ewentualnie kim ich zastąpić. No tak, no ale to trzeba było razem współpracować i mnie się wydaje, że tej współpracy na linii Zieliński Runajć nie było. Co bardziej powinno być martwiące, to był pomysł Jacka Zielińskiego na zatrudnienie szkoleniowca z Pogoni Szczecin. Przecież oni umówieni już byli dużo, dużo wcześniej, jak jeszcze Runajć prowadził Pogoń. Kowal, to ostatnia kwestia. Zieliński, Runiajć, bo o tym mówiłeś i o tym też mówimy, że może właśnie ten brak chemii pomiędzy dyrektorem sportowym a trenerem doprowadził do tego, że Kosty Runiajcia nie ma już w Legii Warszawa. Na ile ty byś rozłożył te problemy Legii Warszawa, które są teraz, pomiędzy tych dwóch szkoleniowców też, bo Jacek Zieliński kiedyś trenerem był? No po 50% mi się wydaje, no bo jeżeli mamy coś takiego jak wspomniana umowa, dogadanie się już za czasów Runajcia pracującego w Pogoni, no to mieli naprawdę dużo, sporo czasu na to, by tą współpracę gdzieś tam szlifować, udoskonalać, a tutaj tego wydaje się nie było. Wiecie, to też nie jest, to też te ostatnie, nie wiem, tygodnie czy miesiące, to też pokazały i te wycieki z szatni gdzieś tam ewentualnie o tej atmosferce, że Josue tam przeszkadza, coś tam narzeka, no to też pamiętajmy, że to za chwileczkę wylezie z tej szatni i to takimi tymi dużymi krokami będzie wychodziło, aż będą wypadały trupy z szafy, bo pamiętajmy, że dziennikarze mają dostęp do każdego zawodników oddzielnie.
coś pewnie dowiedzą się od samego Runaicia, chociaż nie wiem, czy po polsku. Coś się no może od Jacka Zielińskiego to nie, bo Jacek Zieliński nigdy jakiś specjalnie przesadny, jeżeli chodzi o takie ciężkie i twarde wypowiedzi, nie był. Ale chodzi o samych zawodników, no to się pewnie w następnych tygodniach więcej dowiemy. Może już zaraz po Rakowie, gdy to wszystko legnie w gruzach, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Wojciech Kowalczyk był razem z nami. Dziękuję, Wojtek. Trzymaj się. I... Wojtek sobie korzysta z pięknej pogody, a my jeszcze tutaj w studiu przy lampach bez światła słonecznego siedzimy. Tak jak podały meczyki, Gonçalo Feijó będzie najprawdopodobniej nowym szkoleniowcem Legii Warszawa. Ale panowie, zanim do Gonçalo, to jeszcze szybciutko przeanalizujmy sobie te kadencję Kosty Runiaicia. Za chwilę pewnie zobaczymy sobie grafikę z jego liczbami, z jego spotkaniami. Natomiast wasza opinia na temat tego szkoleniowca i tego, co osiągnął z Legią Warszawa? Dla mnie nie zrobił nic powyżej Pogoni Szczecin. Czyli to, co widzieliśmy w Pogoni Szczecin, mam wrażenie, że wyciągnął Legię z dołka. Tu ma trofeum. No tak, tylko gdybyśmy przeliczyli trenerów Legii, którzy nie mają trofeum z Legią, to wydaje mi się, że jest ich mniej niż tych, którzy mieli. No, przychodząc do Legii, to na jakieś trofeum musisz liczyć. I rzeczywiście puchar był. Natomiast na tej walki o mistrzostwo no nie ma. No, ja nie mogę nazwać tego walką o mistrzostwo, to co ja widzę w tym sezonie. To jest bardziej walka o podium niż o mistrzostwo. I rzeczywiście dla mnie wyciągnął Legię z dołka. I w pewnym momencie wydawało mi się, że zaczyna mieć to, co Legia zawsze miała, grając u siebie. Że przyjeżdża rywal i się tego obawia. Natomiast od meczu z Alkmaar w Holandii to znowu się rozproszyło. Znowu się rozproszyło i Legia nie była tym gospodarzem, który straszy. To był gospodarz, który cały czas musi wydrapać punkty. Natomiast dla mnie trochę się zgodzę z Wojtkiem, że patrząc na trenerów w Legii Warszawa, bardziej patrzymy nie jak wyciągają z dołka, tylko jak wciskają na szczyt. I to dla mnie trenerowi Runiaiciowi się nie udało. Dlatego mnie niczym nie zaskoczył. Widać, że miał tą metodykę, która pozwalała pewne rzeczy uporządkować, chociaż dla mnie to dzisiaj obrona jest nieuporządkowana i tego na przykład tu będę patrzył na Feijó, czy potrafi dogadać się z obrońcami, bo to jest dla mnie miszmasz. Natomiast no, nie dał Legii tego miejsca, na które Legia czekała, więc ja też, jeśli chodzi o jego bytność w Legii Warszawa, w skali takiej szkolnej od 1 do 6, to takie 4 minus. I to też tak, żeby nie zjeżdżać pod 3 plus, to dam 4 z minusem. Ja mam pewnego rodzaju niedosyt i poczucie takiej niedokończonej roboty. Tak, zdecydowanie. Dla mnie też może nie duży, ale jednak zawód, bo myślę, że dostał wystarczająco czasu, aby odcisnąć piętno jakieś na Legii, żeby nadać jakiś charakter, jakiś styl. Myślę tutaj w sensie pozytywnym. Natomiast Legia jest, czy też stała się strasznie rozregulowana. No tak jak patrzyłem poprzedni sezon, to też przecież mimo, że od mistrzostwa dzielił tylko jeden zespół, to było to minus 9 punktów i właściwie już na półmetku było wiadomo, że Raków ten tytuł zdobędzie. Te mecze z bezpośrednimi rywalami do tytułu, no to były momentami kompromitujące a la mecz rewanżowy z Molde, tak jak nie wiem, w poprzednim sezonie mecz z Rakowem 0-4, teraz ze Śląskiem 0-4. Strasznie dużo było takich wpadek. Trudno też mi sobie to jakoś tak wytłumaczyć, że Legia przez rok nie jest w stanie w lidze wygrać więcej niż 2 meczów z rzędu. I też jakoś tak działa na moją wyobraźnię też fakt, tak sprowadzając do tego ostatniego meczu Legii pod wodzą Runiaicia, remis z Jagiellonią, oczywiście też zgadzam się z Kowalem, że w tej może perspektywie krótkoterminowej to zwolnienie jest dyskusyjne, ale i patrząc na całość, to w pełni uzasadnione. Czyli tak, tutaj z Jagiellonią remisuje 1-1. Patrzymy, Jagiellonia jest na pierwszym miejscu w tabeli. Patrzę wyniki z Jagiellonią w poprzednim sezonie. 5-2 w Białymstoku, 5-1 przy Łazienkowskiej. I ja jakoś nie widzę, żeby przez Legię i przez Jagiellonię przeszło jakieś tsunami, żeby doszło do takiej całkowicie odwróconej sytuacji, że wtedy Legia strzela Jagiellonii 10 goli i Jagiellonia gdzieś jest w dole ligowej tabeli, a teraz te wyniki są kompletnie i sytuacja inna. Czyli oczywiście nie chcę powiedzieć, że Gonçalo Feijó tutaj będzie jakimś zbawieniem, lekiem na całe zło, ale tę roszadę
traktuję jako szukanie jakiegoś pomysłu na Legię. Takiego pomysłu niearchaicznego, jakim Legia stała się u Kosty Runiajcia, czyli opartego na kunktatorstwie, na pilnowaniu wyniku, na jakiejś takiej defensywie, tylko właśnie otworzenia się na jakiś taki styl, bo teraz ryzyko, to jest ten element, ta ofensywa, jakiś taki pomysł i nadanie charakteru a la Siemieniec. Nie wiem, czy Fejo, czy jakikolwiek inny trener będzie tym, bo można natychmiast podać antyprzykład, że młody trener, który się całkowicie pali w dużym klubie, ale trzeba szukać takiego pomysłu. Tę ofensywę miałeś na początku sezonu. Tak, ale też nie rozumiem, dlaczego taki Kosta Runiajcz, właśnie mając mimo wszystko potencjał w Legii i ich też zawodników, których można było spokojnie rozwinąć, a oni się nie rozwijali. Właśnie jeśli było to przechylenie w jedną stronę, dlaczego nie mógł tych wad wyeliminować poprzez pozostawienie tego, co dobre, a odjęcie tego, co złe. Tylko jeżeli on zabrał to, co dobre i cofnął się całkowicie do defensywy, to ja tego nie rozumiem. Popatrzmy, czy trener Runiajcz zbudował jakiegoś piłkarza. Bo nawet jeśli mówimy o Mucim, mam wrażenie, że Mucci musiał się sam budować. To jest wygodna liga. Patrzymy, Tobiasz, Ekstra, ale to zjazd. Może Bartek Slisz. Tak. Może, tak, to jest jeden piłkarz, Bartek Slisz. Dla mnie Pekhart, Ekstra na początku, zjazd. Gual, też dla mnie tłamszony, tak jak Mucci. Ja na przykład do trenera Runiajcia, tu mam lekkie pytanie i spytałbym się, czemu w sytuacjach, kiedy piłkarze byli w formie, nie dostawali takiej swobody albo takiego marginesu zaufania, gdzie mogli się wyrażać bez zastanowienia, czy ja w następnym meczu znowu wygram. No. Strzałek młody tak samo miał swój okres, kiedy dla mnie zasługiwał na dużo więcej grania, a schowany był do szafy. Tak. Gual to samo, Mucci to samo. Nie wiem, Capuadi też miał dobry moment, nie ma. Masz spotkanie z Górnikiem Kacper, Tobiasz, prowadzisz Ekstra, 3-1, możesz wpuścić z ławki rezerwowych jakiegokolwiek młodzieżowca. Jeśli chodzi o prowadzenie trzy ostatnie mecze, zawodników zero indywidualnie, minut młodzieżowców. No właśnie tutaj Legia... Slisz, to się zgodzę, że rzeczywiście Bartek Slisz, on się rozwinął, dojrzał i taki, co stanowił Bartek Slisz, kiedy przychodził, co stanowił, kiedy odchodził, tu widzimy różnicę. Panowie, szybciutko bym się przeniósł, nie wiem za bardzo gdzie, bo jest z nami Łukasz Budziłek, ale wiem, że jest na rybach. Biorą czy nie? Cześć wszystkim. No niestety jeszcze nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie zdążyłem się rozłożyć. Okej, ale szybko cię łapiemy, póki masz zasięg. Łapiemy cię dlatego, że bardzo dobrze znasz Gonzalo Fejo z Legii Warszawa, a także z Motoru Lublin, więc jesteś idealną postacią do tego, żeby o tym porozmawiać. To tak na początku, czy zaskoczyła cię ta informacja odnośnie Gonzalo w Legii Warszawa i jak to odbierasz? No przyznam szczerze, że zeszliśmy z treningu i gdzieś ta informacja po szatni zaczęła chodzić. No na pewno bardzo szybko trener znalazł pracę i myślę, że to dobrze dla niego, bo jest to trener, który na pewno jest merytorycznie przygotowany do tej funkcji. Myślę też, że takie kompetencje jak zarządzanie czy budowanie takiej wspólnoty jak najbardziej ma na wysokim poziomie. Myślę też, że Legia nieraz już tak jakby w końcówce sezonu mogła tego mistrza zdobyć i to robiła, mimo że ich pozycja nie była najlepsza i gdzieś tam powiedzmy nie było dobrze, ale ona gdzieś pod presją zawsze ją wytrzymywała i potrafiła finalnie tego mistrza zdobyć, więc myślę, że ta zmiana może Legii pomóc, żeby osiągnąć ten sukces, no bo dla tego klubu co roku gra się o mistrza, co roku gra się o Puchar Polski i co roku chce się występować w europejskich pucharach, więc myślę, że oni jeszcze w tym momencie chcą powalczyć o to mistrzostwo. Kibice na pewno chcą wiedzieć, jaki Gonzalo Fejo jest od środka. Jaki on jest dla zawodników, jak zachowuje się w szatni? Znaczy jest to na pewno trener bardzo, tak jak już powiedziałem wcześniej, merytorycznie przygotowany. Zawodnicy będą wiedzieli, co trener od nich wymaga, co mają grać. Myślę, że to też będzie dla trenera takie zmierzenie się trochę z innym kalibrem zawodników, bo w Legii ci zawodnicy mają zdecydowanie lepszą przeszłość niż my w Motorze mieliśmy, ale też trenerowi dużo obowiązków takich poza drużyną odejdzie, bo tutaj w Motorze gdzieś ten klub dopiero powiedzmy, że staje na nogi, rozwija się i też wiele rzeczy musiał brać na siebie, takich niezwiązanych stricte z pierwszą drużyną albo pobocznych spraw, gdzie w Legii na pewno są ludzie od tego.
No myślę, że początek będzie dla niego taką próbą wybadania, w jakim stanie psychicznym jest drużyna, mentalnym, no bo to, że mają dobrych piłkarzy, to nie ulega dyskusji. Kwestia, jak on to poskleja, czy będzie potrafił odpowiednio zarządzać Josué. Tu też mogę powiedzieć, że trener w czasach juniorskich Benfice Lizbona był kapitanem Josué w tych drużynach młodzieżowych, więc ciekaw jestem, jak oni się dogadają, gdzie troszeczkę no te role są inne. Czyli czekaj, oni grali razem w jednym zespole? Tak, tak. Bo oni są jeden rocznik, albo rok różnicy, bo 34 lata chyba Gonçalo Feio i rocznikowo raczej też Josué. No tak mi się wydaje. Trener opowiadał nam niejednokrotnie, że gdzieś tam grali w jednej drużynie z Josué, no ale jemu udało się dojść na ten poziom profesjonalny, trenerowi jakieś tam inne rzeczy były po drodze. I ciekaw jestem, jak ta sytuacja będzie zarządzona przez niego, no bo gdzieś tam Josué jako zawód dla Legii są różne opinie. Z jednej strony jest potrzebny, z drugiej strony uzależnianie całej gry od niego, nie wiadomo, czy na dobre wychodzi Legii. Więc ciekaw jestem, jaki trener Gonzalo będzie miał na to pomysł. Jeżeli chodzi o Gonçalo Feio w szatni i jaki on jest pod kątem takim mentalnym dla zawodników, jak wy się z nim po prostu dogadywaliście? Bo tutaj powstało wiele mitów, a ty go znasz i z czasów Legii Warszawa, i z czasów Motoru Lublin. Nie mówię już o tym przygotowaniu merytorycznym, bo do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast wiesz dobrze, jak jest. Rzucimy hasło Gonçalo Feio i gdyby ktoś miał dobrać jakieś słowo, które mu od razu przychodzi na myśl, to będzie pewnie kuweta. Nie wiem, czemu tak jest, że ludzie starają się zapamiętać te nie wiem, czy negatywne, czy takie niedobre rzeczy, bo myślę, że ja przede wszystkim zapamiętam trenera z tego, że wziął drużynę na ostatnim miejscu i poprowadził ją do awansu 20, nie wiem, 4 czy 6 kolejek. I to było coś niesamowitego, ale to zrobił tym, że potrafił stanąć przed nami, potrafił nas kupić, potrafił przemówić, zarządzać też nami. Każdy z nas uwierzył, że no jest lepszym piłkarzem niż tylko drugoligowym i polecam komuś zobaczyć filmiki czy kulisy z meczu na przykład w Kołobrzegu, jak rywalizowaliśmy z nimi w barażach, kiedy trener do nas przemawia. Ja do tej pory, kiedy sobie to odtwarzam, mam ciary, więc myślę, że tam z jednej strony będzie rządził twardą ręką, ale też będzie dawał piłkarzom na pewno takie poczucie pewności, że on jest za nimi w 100% i skoczy za nimi w ogień. Ja Gonçalo też znam od dłuższego czasu, bo razem między innymi pracowaliśmy w Polsacie, gdzie on też pracował przy studiach Ligi Mistrzów i ja bym powiedział, że czasami w takim bezpośrednim kontakcie to Gonçalo nawet jest taki zaspokojny, a nawet może i nieśmiały. Natomiast zmienia go presja pracy i przede wszystkim po prostu boisko. Zgodzisz się z tym? No myślę, że w przypadku trenera Gonçalo to jest obsesja doskonałości. On nienawidzi przegrywać. Na niego liczy się tylko zwycięstwo i to też jest ta merytoryka, o której wspominałem już. To jest to, że on nie pozostawia nawet najmniejszej rzeczy na boisku przypadkowi. Na każdą rzecz chce mieć plan. My też na każdą rzecz mieliśmy, na każdą sytuację boiskową mieliśmy plan. I no na pewno gdzieś tam te emocje odgrywają u niego kluczową rolę, kiedy nie do końca idzie to zgodnie z jego planem, ale niejednokrotnie też się wykorzystywał w pozytywny sposób, tak jak właśnie w tym finale, półfinale baraży w Kołobrzegu, o których wspominałem wcześniej. Mówisz o obsesji doskonałości, a masz takie wrażenie po tej pracy Gonçalo Feio w Motorze Lublin, że to był po prostu pracocholik, bo on wiele razy i nawet Zbigniew Jakubas mówili o tym, że 24 godziny praktycznie pracuje i siedzi cały czas w klubie. No tak, to był pracocholik, ale nie wiem, czy teraz... Autoobracanie włącz i przekręć i pójdzie. Wracamy.
Budził, żeby a, tylko ci galeria a, nie wyskoczyła. A, Łukasz się rozłączył też do Łukasza. No tak, znamy takie przypadki również. Natomiast panowie, więc lepiej było to zdjąć. Przynajmniej dla bezpieczeństwa Łukasza Budziłka. Ale oczywiście nie zakładamy, że coś w tej galerii zbędzie się znajduje. Już zakładam. Panowie, tak jak mówił Łukasz Budziłek teraz o Gonzalo Feijoo, jak wy odbieracie jego słowa, bo też taki newsik, bo chyba o tym nie wiedzieliśmy, przynajmniej ja, że Gonzalo Feijoo był kapitanem w zespole młodzieżowym Benfiki Lizbona, w którym grał również Josué. Chciałbym zobaczyć trenera, jak on się z jednym i z drugim dogadywał. Dla mnie w ogóle Josué i Gonzalo to są bardzo podobni. Oni się też trzymają, bo tu z kolei trenerzy opowiadali z UEFA Pro z kursu, że kiedy przyjechali na kurs na Legię do LTC, gdzie był wykład, zdaje się, trenera Małeckiego, no to tam z tyłu Josué usiadł z Gonzalo i non stop rozmawiali, dyskutowali o piłce, więc oni się znają. Myślę, że to może być atut dla Josué, jeżeli chodzi o w dyskusjach o jego przyszłość. Z drugiej strony ten Josué nie pasuje mi do tego stylu gry Gonzalo. To jest taki Raków Papszuna, bardzo intensywna drużyna biegająca, więc Gonzalo wiadomo, że to może nie odpowiadać, ale tak, no jeden i drugi jest podobny, bo jeden i drugi kupił kibiców. Josué kupił kibiców Legii, Gonzalo kupił kibiców Motoru. Jeden i drugi myślę, że mają taką dużą warstwę merytoryczną. Josué mam na myśli, czyli boisko piłkarskie, takie stricte umiejętności. To jest duża klasa i tak samo Gonzalo merytoryczny, ale jeden i drugi... A, jeszcze jedno podobieństwo. Nienawidzą przegrywać, ale naprawdę nienawidzą. No ale są wybuchowi jeden i drugi i tutaj o Gonzalo nie dyskutujemy dzisiaj w zakresie jego umiejętności takich stricte trenerskich, merytorycznych, tylko o tym, czy ta impulsywność, wybuchowość nie przełoży się negatywnie na klub. No bo, ale Łukasz zwrócił... Idziemy w porównanie do Sapinto. Do Sapinto, chociaż tak, no to się samo nasuwa, ale Łukasz rzucił tutaj jedno, że Gonzalo jednak... Motor Lublin wisiał na Gonzalo. No Gonzalo tam naprawdę był dyrektorem sportowym. Oczywiście on na siebie za dużo wziął, to bez dwóch zdań. Natomiast w Legii, jeżeli trafi do tego Bizancjum w LTC, może Legia sobie kupuje dłuższy spokój tym, że Gonzalo będzie się mógł zająć tylko drużyną. Zastanawiam się, jak on ułoży sobie w ogóle współpracę z dyrektorem sportowym i z prezesami, no bo w Motorze szybko tak w cudzysłowie wyciął Pawła Tomczyka, bo był mu niepotrzebny, okazało się, w drodze do Zbigniewa Jakubasa. Natomiast tutaj to jest jednak no, organizacja potężna. Tutaj trzeba sobie ułożyć relacje z wieloma osobami. Tutaj nie da się jednoosobowo zarządzać tak autorytarnie jak w Motorze, więc to też może być jakiś znak zapytania. Panowie, wróćmy na chwilę do Łukasza Budziłka, którego szybko zdjęliśmy, tak jak, nie wiem, czy słyszałeś, chcieliśmy cię uchronić, bo nie wiemy, co masz w galerii, w razie jakby ci się włączyła. Natomiast powiedz nam jeszcze o kwestii Gonzalo Feijoo w Legii Warszawa, bo sam byłeś w Legii i wiesz, jaka tam jest presja. Jaką z tą presją sobie poradzi, biorąc też pod uwagę przy tej presji jego charakter? Ja myślę, że on jest stworzony do grania pod presją. On lubi, kiedy jest głośno, lubi, kiedy jest duże zainteresowanie i myślę, że z tym nie będzie miał najmniejszego problemu. Dobrze, Łukasz. Także dziękujemy ci bardzo za to łączenie. Teraz grzecznie z tobą się żegnamy i życzymy ci udanych łowów. Dziękuję. To pierwsze ryby w tym roku, także mam nadzieję, że nie będę... Oby były udane. Dzięki wielkie, trzymaj się. Panowie, wracamy sobie do dyskusji na temat Gonzalo, na temat Kosty Runiaicia. Natomiast no, ta presja dla Gonzalo na pewno będzie bardzo duża, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, to było jego wielkie marzenie, żeby pracować w Legii Warszawa i pracować jako ten pierwszy trener, bo Gonzalo Feijoo jeszcze jako 20-paroletni człowiek był w Legii Warszawa po prostu wolontariuszem. Tam zaczynał swoją trenerską karierę i później przechodził wszystkie szczeble, aż do analityka Henninga Berga, no i później liczył pewnie na coś więcej, ale czegoś więcej nie było z Legii. Dostał to inny pracownik, inny wychowanek akademii. I pamiętam, że ja pierwszy raz widziałem furię, jeśli chodzi o Gonzalo Feijoo. A bo ty byłeś wtedy w Legii Warszawa, to jak to wyglądało? No, wielkie niezadowolenie. I Gonzalo nie był jeszcze taką postacią, która dla mnie w gabinetach mogłaby sobie na to pozwolić. A jednak widać było na granicy szału.
ale to też mi pokazuje, jak bardzo chciał, więc te twoje słowa, one mnie nie dziwią. Rzeczywiście pewnie marzył o tym, żeby któregoś dnia zostać pierwszym trenerem Legii, natomiast tutaj bardzo chciał być w sztabie, więc w tym dobrym tego słowa znaczeniu parcie na to, żeby się uczyć, żeby być przy tych najlepszych miał, i dla mnie to zawsze cechowało wybitne postaci. Dla mnie Gonzalo Feijoo to jest to, co chcesz w nim zobaczyć. Czy chcesz zobaczyć zarządzanie i kompetencje, czy chcesz zobaczyć furiata? To żeby uporządkować, to był moment, kiedy Legię Warszawa obejmował Stanisław Czerczesow, tak? Co, już tam na tej osi czasu nie wiem, czy czegoś tam nie zniekształcę, ale jakoś to był ten okay. Okres. I wtedy co, przyszedł Gonzalo Feijoo do Bogusława Leśnodorskiego i jak zareagował na taką informację, będąc wtedy chyba tylko analitykiem? Ja nie wiem, czy Gonzalo nie zaczepiło kilka gabinetów, chyba tam w scoutingu też się pojawił. Ja wtedy właśnie widziałem ogień w oczach i takie, to nie było rozgoryczenie. To był na granicy z takim załamaniem i taką bardzo emocjonalną reakcją. I mnie uderzyło to, że osoba jeszcze o takim statusie i na takim poziomie tak bardzo o coś walczy i tak bardzo uzewnętrznia swoje niezadowolenie. Nie wiem, czy później doszło też w ogóle do rozstania, że krótko po tym zdaje się, że Gonzalo odszedł z Legii, poprzez Raków szukał swojej ścieżki, ale doszedł. Doszedł, został trenerem, udowodnił coś, nie wiem, czy w Rakowie, na pewno w Motorze Lublin. I dla mnie, jeśli chodzi o postaci Legii Warszawa, o kogoś, kto ma ten klub, tą drużynę odmieniać, to potrzebujesz mocnych charakterów. Ja dzisiaj widzę drużynę też, która oprócz Josue, może Paweł Wszołek, ja tam nie widzę jakichś takich liderów, którzy bez trenera są w stanie, nie wiem, pociągnąć drużynę. Josue jest dla mnie takim typowym liderem. Więc ja też uważam, że trener, który się pojawia, który się będzie opiekował tą drużyną, on musi mieć odrobinę charyzmu, odrobinę charakteru. I to, co obroni na pewno Gonzalo Feijoo, bez względu na to, czy zawodnicy wiedzą, czy nie wiedzą, że tego doświadczenia na tym najwyższym poziomie jest niewiele, to jest to, czy w pierwszych tych meczach chłopakom odsłoni jakiś obszar, o którym oni nie wiedzieli. I tutaj, biorąc pod uwagę, bo z trenerami, którzy nie są doświadczeni na najwyższym poziomie, tak jest. Nie skreślasz go w głowie, natomiast doświadczony zawodnik obserwuje. I te pierwsze 2-3 tygodnie to jest bardzo wnikliwe obserwowanie pod względem treningu, zachowania, pewnych słabości i tego, jak można trenera wykorzystać. Jak tu się spotykasz z odpowiedzią, tutaj z blokadą, tutaj z jakimś merytorycznym zachowaniem, to trener zaczyna cię troszeczkę nabierać. Jeśli dasz oddech, jeśli pomożesz zawodnikom, drużynie wynikowo, czyli w meczu robisz coś, co ułatwia, pomaga albo daje zawodnikowi, to bez względu na to, czy jesteś uznaną marką, czy nie, trzeci, czwarty, piąty mecz idziesz za trenerem. I wydaje mi się, że to jest dla Gonzalo Feijoo droga. A po tym, jaki ma pomysł na grę, jak jest konsekwentny, jak czasem może się przy swoich rzeczach upierać, żeby wyegzekwować, to nie jest, znaczy, to jest na skreślenie. Ja bym powiedział, Marcin, to jest obsesja u niego. To jest, jeżeli chodzi o tę realizację jego zadań, to jest Marek Papszun 2. No to tam nie ma odstępstw. Tam nie ma, że ty sobie pójdziesz na skróty. Mi w Motorze opowiadali historię piłkarza, który na ostatnim treningu nie realizował tych zadań. Po prostu nie wracał się za akcją. I szykowany do pierwszego składu, on wylądował w rezerwach. Tam nie ma odstępstw. Mówisz o Motorze? Tak. Tak, tylko tutaj przychodzi do nowego środowiska, gdzie siedzi trochę... Ego jest 3 razy większe, to się zgodzę. Biorąc pod uwagę, bo tak jak powiedziałem, dla mnie, jeśli chodzi o ego, to tak najpierw chodzi ego, później zawodnik, to ja mam Josue. To jest jedyny taki... Ale tu jest plus. Wracamy jego, do Legii stronie. Kowala, tam mieliśmy Leszka Pisza, tam mieliśmy Zbyszka Mandziejewicza, tam mieliśmy Kowala, tam był, zdaje się... Maciek Szczęsny, no tam było dużo więcej, dlatego też pewnie Kowal, patrząc na pewne rzeczy, na wymagania Legii, troszkę ucieka w tą swoją Legię. Dzisiaj ja mam wrażenie, że drużyna Legii aż taka charakterna nie jest. Chciałaby być, ale dla mnie potrzebuje właśnie osoby, która tym charakterem wesprze. Na pewno Legia, nie wiem, czy tą osobą będzie Gonzalo Feijoo, ale potrzebuje trenera, kogoś, kto będzie Legię rozwijał, a nie kogoś, kogo Legia zwinie, bo ja mam wrażenie, że Kostar Uniaić, jaką cieszył się opinią w Pogoni, to odchodząc z Legii, właściwie to, co dobre, to stracił, no bo
Bo tak jak mówię, no Legia pod jego kierownictwem, no gasło, to nie może być taki zespół, który wyczekuje, który gra kunktatorstwo, który ma pod względem i personalnym, i decyzyjnym w ogóle zero skłonności do jakiegokolwiek ryzyka. Zatem ja oczekuję, że właśnie ktoś nowy z otwartą głową będzie nawet na granicy przesady to ryzyko podejmował i przede wszystkim rozwijał piłkarzy. No bo oczywiście wygodnym, bardzo wygodnym pretekstem jest powiedzenie, że i powtarzanie tego w kółko aż do znudzenia, że Slisz i Muci. No ale tak jak powiedziałeś, Muci to jest bardzo wygodne alibi dla trenera, no bo pewnie gdyby nie ten mecz z Aston Villą i te mecze pucharowe, to o Mucim byśmy nie mówili. Nie powiedział, że trener Runiaić to miał wpływ na Muci. Oczywiście. On go uwzględniał. Ale nawet dla mnie Muci zrobił tyle, żeby zasługiwać na dużo więcej niż dostał w Legii za czasów Kosty Runiaicia. Zdecydowanie, bo szczególnie taką na początku tego sezonu, bo później jednak grał regularnie, natomiast początek sezonu no to był taki, że pamiętamy chociażby mecz z Austrią w Wiedeń, gdzie wszedł dopiero na końcówce końcówkę, jako tak. Joker okazał się bohaterem, natomiast no mało no, dostawał nawet, czasu. Ale nawet na z nimi, sezonu. Nawet z nimi Legia była po prostu wprost niezrozumiale rozchwiana, no bo jak pamiętamy, nie wiem, idąc od końca, dwumecz z Krakowią, tak? I mecz u siebie, spokojne zwycięstwo, wyjazd do Krakowa i kompletna padlina, czy odpadnięcie z Pucharu Polski, no to było i z Muczym, i ze Sliszem. A poza tym, no myślę, że w każdym klubie, właściwie poza tymi największymi, no trenerzy powinni być przyzwyczajeni do tego, że odchodzi dwóch. Poza tym to nie, że dyrektor sportowy Jacek Zieliński zrobił na złość trenerowi i sprzedał Muczego i Slisza. Slisz wiadomo, że chciał sam odejść, no bo i poza tym kończy mu się kontrakt, zatem była ostatnia okazja, żeby zarobić na nim jakieś pieniądze. No a oferta za Muczego była wprost nie do odrzucenia. No, a myślę, że trener, no nawet nie wiem jakim piłkarzem jest ten Kosowianin, no bo właściwie nikt z nas nie wie dokładnie, no ale no nie budował go, tylko wprost przeciwnie. Zatem myślę, że zadaniem trenera też jest jakieś znajdowanie rozwiązań na to, co się dzieje. I później, nie wiem, jakimś mężem opatrznościowym Legii staje się Czelaka, który przez, nie wiem, dwa lata gry w Legii był kompletnie niedostrzegany. Zatem ja wielu rzeczy i takich decyzji Runiaicia i tłumaczeń przede wszystkim nie akceptowałem, nie rozumiałem. Ja, wiecie, której decyzji nie rozumiałem? Może ty mi wytłumaczysz, bo tam czasem troszeczkę więcej wiesz. Wypuszczenie od pierwszej minuty w meczu w Molde. Zyby, tak? Zyby. No tutaj albo trener coś widzi i mówi, on jest tak dobry, że na ten mecz zaczyna. Ale po tym, co słyszeliśmy ostatnio, to wydaje mi się, że trener Kosta Runiaić miał zupełnie inne zdanie o tym zawodniku. Chodziła taka plotka, jeżeli chodzi o to wystawienie Zyby. W ogóle tego nie zrozumiałem, nie wiem o co w tym wszystkim chodziło. Była taka plotka, nie wiem w końcu czy to jest prawda, chociaż weryfikowałem i dwa źródła mi potwierdziły, że chyba tak było, że po prostu Kosta Runiaić na tyle był zdenerwowany na Jacka Zielińskiego po ściągnięciu Zyby. Nie podobał mu się ten zawodnik, poziom tego zawodnika, co można było wyczuć też w wywiadzie ostatnim po meczu z Jagiellonią, bo tam tak naprawdę powiedział, że zawodnik grający w tak słabej lidze nie może zastąpić tak dobrego piłkarza jak Bartek Slisz. I chodziła taka plotka, że po prostu wystawił go wbrew Jackowi Zielińskiemu po to, żeby pokazać, jak słaby to zawodnik w tak istotnym meczu. I dla mnie to jest ciężko mi było w to nie wierzyć. Raczej nie wiem, czy kosztem wyniku Kosta, kosztem ale też wyniku... słyszałeś to. Tak, że po złości wystawił, ale nie sądzę, żebyś no, chciał Marcin jako trener odpaść z pucharów, czy zaryzykować coś komuś uwierzyć, dowody, coś komuś... ale tego mówię, nie rozumiem. Nie. Pytałem nie rozumiem i wiele osób to potwierdzało. Dlatego, Marcin, no, wiele osób w Legii też tego nie rozumiem. No, okej. Okay. No bo mamy 3 dni czy 4 dni wcześniej mecz na Śląskim z Ruchem, gdzie w przerwie zostaje zmieniony Augustyniak, wtedy jeszcze grający jako środkowy pomocnik, który ze względu na zagrożenie czerwoną kartką i nie wchodzi właśnie Zyba, tylko chyba bodajże Kapustka, co jakby jeśli masz w planie wprowadzenie tego Zyby w charakterze debiutanta w Legii w meczu no super ważnym, jednym z dwóch najważniejszych w tej rundzie, no to jakby jest to logiczne, a tej logiki też zabrakło. Dobrze, panowie, mamy kolejnego gościa. Razem z nami Igor Lewczuk, prosto po treningu KTS-u, gdzie też zmiany i czekamy na nowego szkoleniowca. Natomiast Igor, twoja szybka reakcja na temat zwolnienia Kosty Runiaicia, zatrudnienia ewentualnego Gonsalo Feja.
No zdziwienie, wielkie zdziwienie, może nie szok, ale na pewno niespodzianka. Sam czekałem na biały dym, żeby zyskać nowego szkoleniowca. Tutaj kilka sekund przed wyjściem na boisko, szybkie spojrzenie na Twittera i mówię, dzieje się, mówię, kurczę, szkoda, że ten trening, bo z chęcią bym się czegoś więcej dowiedział. No wielkie zaskoczenie, ale czy to szok? Chyba nie. Natomiast sama osoba mi bardzo frapuje, ponieważ no, czuję, że może być, może nie wesoło, tylko interesująco. Gonzalo Feijo, ty też znasz, no bo byłeś w Legii Warszawa, on w Legii Warszawa pracował od lat. Jak go odbierałeś jako zawodnik? No pewnie nie mieliście aż tak bliskich relacji, bo był ewentualnie tylko analitykiem, kiedy ty grałeś w Legii Warszawa. Wcześniej był oczywiście w zespołach młodzieżowych, ale jakie masz zdanie na temat tego szkoleniowca? Ewentualnie co słyszałeś od swoich znajomych? No trochę zaskoczę. Powiem, że to była osoba spokojna, merytoryczna i taka właśnie, do której można było się zwrócić właśnie z zapytaniem jakieś wideo, o jakąś właśnie analizę. Tutaj mały upgrade, jeżeli chodzi o wypowiedź Marcina i jego historię z rozstaniem z Legią Warszawa, to właśnie chyba wtedy, pamiętam taką sytuację, wtedy był już trener Stanisław Czerczesow, znany z tego, że jest to człowiek taki bardzo konkretny i chyba na jednej z odpraw Gonzalo Feijo zaczął tak troszeczkę prychać, tak troszeczkę wzdychać i wtedy raz czy drugi Stanisław Czerczesow się spojrzał i po tej odprawie powiedział, się spytał Konrada Paśnieckiego, że a to kto? Kto to w ogóle jest? I on właśnie, mu się bardzo nie spodobała taka krnąbrność Gonzalo Feijo i chyba potem już raczej nie miał szans zostać dłużej przy pierwszym zespole Legii. To pokazuje, że jest chyba taką osobą pewną siebie, i która no chyba właśnie już siebie widziała gdzieś wyżej niż tylko bycie jednym z wielu asystentów, czy przepraszam, analityków. No tak, ja mam takie wrażenie, że Gonzalo zawsze marzył o tym, żeby być tym pierwszym szkoleniowcem Legii Warszawa. Natomiast jak ty patrzysz w ogóle na ten terminarz Legii Warszawa, na to co przed nami, no bo jednak Legia nie ma łatwej drogi do tego, żeby chociażby być w pucharach, a znając Gonzalo Feijo, to on nie marzy tylko o pucharach, tylko gdzieś tam liczy na potknięcia Jagiellonii i ewentualne mistrzostwo. No szczerze mówiąc, tutaj po tych trzech ostatnich meczach, bo zwycięstwo z Piastem, z Górnikiem i właśnie remis z Jagiellonią, myślałem, że absolutnie nie może być mowy o dzwonieniu Runiajicza, bo myślałem, że jednak po tej przerwie na kadrę jednak ten zyskał troszkę zaufania, jednak tak się nie stało. Ja jestem tego zdania, że u nas w Ekstraklasie absolutnie nie można patrzeć na terminarz, bo czasami są takie spotkania, gdzie wydaje się, że spotkanie jest właśnie mecz teoretycznie bez problemu, że te trzy punkty będą, tego nie ma, więc tutaj absolutnie bym się nie kierował. Jednak jestem ciekawy, bo zewsząd się słyszy, że Gonzalo Feijo to jest właśnie merytryka, budowanie piłkarzy, taka jedność, spójność drużyny, a tak na dobrą sprawę jeszcze tego nie widziałem, jeżeli chodzi, bo nie śledziłem meczów Motoru Lublin. Jestem ciekawy jego pomysłu na grę. Na pewno jest no, wiele aspektów, nad którymi trzeba się pochylić. Ta gra w obronie, takie kumulatorstwo troszkę ze strony wcześniejszego szkoleniowca, bo Legia u siebie grająca to mi się w ogóle no, nie podobała. Ja mam w głowie obraz drużyny, która na Łazienkowskiej powinna dominować od pierwszej minuty. Sprawia, że to zawodnik plus kibice stwarzają taką atmosferę, że przeciwnik się boi albo co najwyżej, co najmniej ma taki ogromny respekt. Tego nie było. Przyjmowanie drużyny przeciwnej od środka boiska, taki niski pressing czy średni pressing na wyjeździe to jest inna sprawa. Natomiast na Łazienkowskiej tego być nie powinno, a tutaj było to bardzo często widoczne w meczach u siebie. Mam nadzieję, że właśnie, że troszeczkę taki będzie bardziej agresywny styl. I chyba taka bardziej, o czym mówiliśmy już od dawien dawna, taka solidność, pewność w obronie. Natomiast nie wiem, czy to jeżeli chodzi o organizację, czy o jakość zawodników i brak popełniania błędów, czy to nie jest taki główny problem, bo te pomyłki, jeżeli chodzi o formację defensywną i o formację i o poszczególnych zawodników występowały. Słuchaj, jeżeli chodzi o te kwestie Josue i Gonzalo Feijo, jak ty patrzysz na ewentualne porozumienie tych zawodników? Trenera z zawodnikiem. Wsłuchiwałem się wypowiedź Kowala, że wieści dymy, że wieści konflikty, że wieści bardziej MMA niż merytrykę. Ja myślę, że nie, Gonzalo Feijo to nie jest taki, myślę, człowiek, który wejdzie i będzie od razu, będzie huczał, szczególnie, że w takim zespole jak Legia, to z całym szacunkiem dla Motoru Lublin, czy dla mniejszych klubów, to nie jest tak, że sobie może na to pozwolić, szczególnie w początkowej fazie. To jest człowiek, który no, jest inteligentny, wie, że nie może sobie właśnie pozwolić na takie rzeczy od samego początku, więc bardziej
bardziej przyjaźń niż takie autokratyczna postawa. Ja myślę, że tylko i wyłącznie może to wyjść na plus, ponieważ no, każdy szkoleniowiec chce mieć takiego zawodnika za sobą, a w szczególności, że na którym ta Legia jest oparta, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Jest tutaj absolutnie nie zgadzam się z Kowalem, że tutaj przychodzi trener z niższej ligi, nie wiesz, czym to się je i wieści, prawda, będą bardziej chybowe niż takie pozytywne. Igor, a jak sobie wyobrażasz Legię w najbliższym meczu ligowym właśnie w Częstochowie? Jeżeli chodzi o podejście? Tak. Już personalię, mówiąc, taktykę. Oj, to trudno mi powiedzieć tutaj, Tomek, bo mówię, mecze u siebie, mecze na wyjeździe, inaczej to widzę. No, słuchajcie, po twicie pana Świerczewskiego myślałem, że to będzie więcej zmian w Częstochowie niż w Warszawie, natomiast chyba nie do końca tak było. Na pewno Legia musi zagrać mądrze. Raków też musi wygrać i tutaj nie spodziewam się nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o pressing na całym boisku, jakieś takie, prawda, żeby od razu był obraz takiej niesamowitej determinacji, grania jeden na jednego, więc myślę, że to bardziej będzie takie przyjęcie zespołu z Częstochowy od środka boiska, bo też nie może się rzucić motyką na słońce. Bardziej to będzie poznawanie zawodników, chociaż myślę, że Gonzalo Faye na ten moment wie więcej o zawodnikach niż oni o sobie. Igor Lewczuk był z nami. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Panowie, też tak patrzymy na te spotkania Legii Warszawa z czołówką i mamy to na grafice, bo wczoraj też to pokazywaliśmy w lidze.pl. Tylko jedno zwycięstwo i żadnego zwycięstwa na własnym sezonie z zespołami Stadiony. 106. Tak, no naprawdę bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. No dlatego tutaj Kostar Uniajc się nie wybronił. Natomiast to wejście Gonzalo Faye, bo ja też się przyglądałem temu, jak wyglądało to w motorze. Jeszcze przypomnę raz, on brał drużynę na ostatnim miejscu w drugiej lidze, kiedy oni musieli się obawiać o to, że zaraz trzecia liga im grozi, a dzisiaj motor ma prawo myśleć o ekstraklasie. To jest robota Gonzalo Faye. Ja myślę, że pierwsze uderzenie takie u niego właśnie może być dobre. To co teraz jest kontekst taki reprezentacyjny, czyli pracuje jakby tak jak selekcjoner. Ja mam tylko 3 dni do przygotowania do meczu. Co może zrobić? No obrona pewnie, no bo tu Legia cały czas przecieka. Legia wygrywała, ale Legia dalej też traciła gole. Ona w każdym meczu musi coś odwalić, jakiegoś babola dać ta obrona. Nawet z Jagiellonią, jak grała tak dobrze, to później w końcówce ten Capuadi tam nawinięty i duży błąd. Ja myślę, Łukasz, że jeszcze, tak jak mówisz, ten tryb selekcjonerski, to czego im brakowało u Kosty Runiajcia, skoro Legia ma takiego piłkarza jak Josue, to stałe fragmenty gry. No bo kiedy, nie wiem, Legia wykonuje tych rzutów rożnych, chyba podawaliśmy kiedyś taką statystykę, też tych rzutów rożnych. Ponad stoi. Tak, było. Co nie miara. I rzutu rożnego bez gola. No to jest też taki element, który wydaje się do wypracowania. I jeżeli jest tak krótki czas, no to te stałe fragmenty gry na pewno są jakąś. No to jest jedyny element, który jesteś przez 3 dni w stanie jakoś tam, nie wiem, zmodyfikować albo podpowiedzieć zawodnika. Nie podpowiesz napastnikowi, jak ma biegać, nie podpowiesz obrońcy, nie poprawisz jego wydolności, nie, szybkości. Tak tutaj opierasz się o tym, co w ostatnim meczu widziałeś, że funkcjonowało. I stały fragment gry to jest to, co ci może pomóc, nie wiem, przy 0-0 albo przy 1-0 przy prowadzeniu poprawiasz wynik i uśmiechasz się, czy to samopoczucie, świadomość piłkarzy jest lepsza. To przez 3 dni to tylko to. Być może też oczarowanie tym, że o zawodniku to, co powiedział Igor. Nagle siedzi Josue, siedzi, nie wiem, Rosołek, siedzi Czelaka i trener coś o nich powie, czego oni sobie sami nie uświadomili. I to pokazuje, że przyszedł trener przygotowany, a nie taki, który dostał posadę i dopiero zacznie się zastanawiać, no i co ja z tym teraz zrobię. To są takie zachowania, po których trochę energii pojawia się w szatni i jedziesz na mecz i zaczynasz wierzyć. Zaczynasz wierzyć, nie jest powiedziane, że się uda, ale wychodzisz na mecz pozytywnie nastawione. No to, co Gonzalo wyszło w motorze, to właśnie zjednoczenie drużyny. To było, to byli ci wojownicy, to oni przecież te 2 baraże, to tam na włosku wisiało, że oni nie wejdą wcale, ale to te przemowy rzeczywiście, Łukasz Budziłek też oglądałem z Olsztyna, to są te ciary, tak? Widać, że karne były, tak? Tak, potrafi nacisnąć. I tak docelowo myślę, że Legia Gonzalo, nie oczywiście teraz, ale to będzie wysoki pressing. I to, jak chwaliliśmy Raków za tę obronę pola karnego, śmiano się z Dawida Szwargi, że mówił, że bronimy najlepiej w Europie, czy w Europie, to nie wiem, natomiast bardzo dobrze bronił Raków pola karnego. To jest duża cząstka Gonzalo Faye. Marek Papszun też mówi, że on dużo. Ja myślę, że Marek Papszun właśnie wziął organizację w obronie, jakby też uszknął, co mu potrzebne, a Gonzalo też dużo się
nauczył od Marka Papszona tej organizacji, co, z czego skorzystał w Motorze, czyli w ogóle klub. Czyli jak Raków wisiał na Marku Papszonie, tak Motor wisiał na Gonzalo Fejo. Łukasz, a ty, nie wiem, bo ja tak odbieram tę nominację dla Gonzalo Fejo, nie wiem, może troszkę przesadzam, jako też taki delikatny policzek dla Marka Papszona. Czy w ogóle była taka opcja? No bo tak, z jednej strony Marek Papszon, odchodząc z Rakowa, gdzieś tam ma zakusy na reprezentację Polski i przegrywa bieg na ostatniej prostej z Michałem Probierzem, co go jakoś tam oburzyło i ubodło na pewno. I teraz, nie wiem, jeśli myślimy o jakimś wznowieniu pracy w Polsce przez Marka Papszona, to wydawało się, że Legia, tak? No bo w Lechu już dawno powiedziano, że nie, jeszcze raz nie. Czyli była taka w ogóle opcja? Ja nie słyszałem. Też się na tym zastanawiam. To było takie nazwisko, które też przychodziło, ale to byłoby już w ogóle wywrócenie tego projektu, bo mamy Marka Śledzia w Akademii, który jest skonfliktowany, tak, nie? Z Markiem Papszonem, czyli Legia musiałaby... Marek Śledź nie jest tam pod koniec kontraktu? Nie, chyba ma 3 lata, plus 3 przedłużenia. Też walczy o awans rezerw do drugiej ligi. Aha, czyli, ale losy się ważą, tak? Nie. No, ale nie myślę, żeby do pana Śledzia należał głos decydujący. Tak, wiecie, jeżeli Marek Papszon by znów miał pracować z Markiem Śledziem, oni się obaj nie dogadywali w Rakowie, no to już Jacek Zieliński wywrócił cały ten swój projekt, bo ja uważam, że to jest porażka Jacka Zielińskiego, to zwolnienie, zwolnienie Kosteruja Jejcia. To miał być trener na lata. Miałem z nim budować tę Legię, a on nie doczekał nawet 2 lat, nie wygrał Mistrzostwa Polski, po to tu był sprowadzany, więc Jacek Zieliński, ja pamiętam te okoliczności, no to był Aco Wukowicz, najwygodniejszy dla Zielińskiego, był Marek Papszon, którego by klepnęli przełożeni, super, bo jest z nami dogadany. Jacek Zieliński wybrał najtrudniejszego dla siebie kandydata, bo go nie znał, 2 gdzieś tam bariera językowa, mimo wszystko uważam, że postawił według siebie na dobro klubu, tak? Zauważył u niego najwięcej... Ale pamiętasz, jak to wyglądało? Przecież tam już były tak mocne zakusy pod Marka Papszona, że już był ściągnięty nowy dyrektor sportowy, czyli Paweł Tomczyk, i wydawało się w pewnym momencie, oczywiście przed kadencją Jacka Zielińskiego, że Paweł Tomczyk będzie tym dyrektorem sportowym, i pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Papszonem w Turcji, wtedy, kiedy było bardzo głośno właśnie na temat przejęcia Legii Warszawa przez Marka Papszona, to Marek Papszon wprost powiedział, że takich spraw nie załatwia się w taki sposób jak Dariusz Mioduski, i miał bardzo duży żal do Legii Warszawa. Nie, był rozgoryczony, ale no tak. No jak to wszystko zmieniło odejście Radosława Kucharskiego, tak? Gdyby był Radosław Kucharski, byłby Marek Papszon, ale Marek Papszon tam już też zawodników wybierał nieoficjalnie pod Legię. Przemysław Wiśniewski, Legia robiła zakusy, Jesus Jimenez, to byli ci zawodnicy, którymi Legia się interesowała, wskazani przez Marka Papszona. No to nie wyszło, ale jakby biorąc te okoliczności, przychodzi Kostaruniaić i ja go tak rozpatrywałem, jest Legia taka osłabiona, brakiem pewności siebie, zawiodła w tym sezonie. On odbudowywał, ale on był nie tylko do boiska. On bardzo dobrze się wszedł jakby w tą Legię, która chciała odzyskać zaufanie kibiców. Jeżeli były jakieś akcje społeczne, Kostaruniaić był, brał w tym udział. Rozumiem, że Legia musi też pracować poza boiskiem i odbudować zaufanie kibiców, i przez 1,5 roku to działało. To był monolit, ale to się zepsuło, i transfery Slisze i Muciego, i później te wypowiedzi Kosteruniaicia, takie też już takie szpileczki, że to nie tylko moja wina, plus kibice, którzy już wywiesili ten transparent, no to wszystko się rozlazło. 1,5 roku Legia wytrzymała w tym swoim Łukasz, monolicie. Ty czujesz, że to wyniki zadecydowały o tym, że akurat w tym momencie ta właśnie decyzja... ten kontekst. Bo myślę, ja że nie. Szczerze, myślę, że nie. No, wyniki, wyniki to jest... Coś... Patrzę nawet na wynik meczu Legia-Jagiellonia, to ja do końca nie czuję, że po meczu 1-1 zwalniasz trenera. Ja nie wiem, tam się albo coś musiało nazbierać i coś równolegle rosło, o czym my nie wiemy. Może, nie wiem, po tym meczu coś zostało, nie wiem, tak powiedziane, że pewne emocje albo jakaś taka kropelka, która przeważa czary goryczy od innej strony niż sam czysty wynik i to, czy Legia będzie mistrzem, czy będzie na podium, że to zaważyło o tym, że musielibyśmy sobie zobaczyć do takiej decyzji. Bo jeszcze... mnie ta decyzja w krótkim okresie, albo patrząc na moment sezonu... Tak. Panowie, za sekundę wrócimy. Ja tylko płytując, myślę, że warto odwinąć wywiad Kosteruniaicia w Kanale Plus i posłuchać uważnie. Zresztą w wielu wywiadach akurat wrzucał jakiś kamyczek do ogródka Jackowi Zielińskiemu i narzekał po prostu na ściąganych zawodników, ale o tym za chwilę, bo razem z nami Robert Podoliński, oczywiście jak zwykle na treningu, jak zwykle w pracy albo jednej, albo drugiej. Robert Podoliński cały czas pracuje
Lechię i powiedz nam, czy w ogóle miałeś czas, żeby zainteresować się kwestią Legii Warszawa? Tak, tak. Wysłałem CV, ale niestety chyba za nisko pracowałem. A tak poważnie ciągle jestem w sieci. Przepraszam, nie chodzą mi ręce dlatego tak mocno, że Gonzalo Feio został trenerem Legii, tylko po prostu jestem Irena Kwiatkowska. Żadnej pracy się nie boję, jestem na boisku. Słuchaj, jak ty odebrałeś te... Najpierw kwestie zwolnienia Koster Uniejcie. No myślałem, że Koster Uniej dostanie jednak szansę pracy do końca, bo miałem wrażenie, że jakakolwiek zmiana w przypadku Legii była po prostu nieprzygotowana. Legia nie miała w sztabie nikogo, kogo mogłaby desygnować na tą zaszczytną funkcję, trzeba powiedzieć, bo Legia to jest zaszczyt. Prowadzenie tego klubu, jest kilka klubów w Polsce, których prowadzeniem wiąże się coś, co musisz mieć w szafie. Ja do tej pory myślałem, że prowadzić Legię trzeba mieć szafę pucharów. Okazuje się, że czasem wystarczy mieć szafę, a tak na poważnie ryzykowna decyzja. Natomiast taka decyzja, która może szokować, a z drugiej strony może to być człowiek, który w Legii pokaże swój charakterek, pokaże swoje ja. Jego zespoły broniły się piłkarsko, znaczy jego zespół, bo Gonzalo zbyt dużo sam nie pracował. Na pewno facet, który ma pojęcie o piłce, ma pojęcie o treningu, ma pojęcie o zarządzaniu grupą, czy ma pojęcie o współpracy z otoczeniem, w którym funkcjonuje, tu możemy się zastanawiać. Natomiast to też nie jest środowisko, w którym Gonzalo będzie mógł wszystko robić. Ciekaw jestem, bo co do jego wartości merytorycznej jakichś wątpliwości nie mam. Natomiast pewnie do tych umiejętności miękkich przekonamy się. Dostał niesamowitą szansę. Dostał szansę, która za często się nie trafia tego typu trenerom. Natomiast dwie rzeczy, które na pewno są ważne. Po pierwsze, Legia nie była przygotowana, jak chociażby w przypadku Jacka Magiery pracującego z innymi trenerami, a co Wukowicza, który płynnie mógł przyjąć schedę po pierwszym trenerze, czy chociażby jak Jagiellonia, z czego spija w tej chwili śmietankę. Jagiellonia zrobiła to bardzo mądrze. Legia na tego typu ruch po raz kolejny nie była przygotowana i ponosi tego konsekwencje. Ja liczyłem, że Koster Uniej zostanie do końca, a Legia przygotuje ten ruch trenerski w nieco bardziej przygotowany sposób. Ale jeśli Gonzalo Feio był obserwowany dużo wcześniej, jeżeli profil tego trenera pasuje Jackowi Zielińskiemu, właścicielowi, a przede wszystkim temu, co dzieje się w szatni, i jeżeli pasuje do tego typu wielkiego klubu, jednego z największych w Polsce, no to okej, zobaczymy. No, Gonzalo musi obronić się pracą. Piłkarze muszą w końcu obronić się wynikami, bo to już nie Kosta. Już teraz pewnie przychodzi nowa miotła, trzeba mieć nowe rozdanie i trzeba wziąć parę rzeczy na klatę zresztą. To przerzucanie się Kosty Runiejcza, Jacka Zielińskiego, którego nie słyszeliśmy za często, raczej to Kosta Runiejcz wbijał szpilkę dyrektorowi. No w tej chwili się kończy ryzykowny ruch Legii Warszawa, w pewnym sensie może nawet szokujący, ale... No ale... Robert, ale czy teraz twoim zdaniem właśnie z Gonzalo Feio, które jutro pewnie zostanie przedstawione, są lepsze widoki dla Legii na to, żeby wyjść wyżej z tego piątego miejsca? Czy uważasz, że z Kostą Runiajciem, zostawieniem go właśnie do końca sezonu, jednak byłoby lepiej? Czy to jest kompletnie po prostu teraz sytuacja stała się całkowicie nieprzewidywalna? Teraz jest całkowicie nieprzewidywalna. Z Kostą Runiajciem po ostatnich dwóch wygranych i jednak remisie z Jagiellonią, jakieś szanse na stabilizację i tą walkę o lokaty wyższe była bardziej, myślę, że przewidywalna. Myślę, że to słowo, którego użyłeś, Tomku, jest chyba najwłaściwsze. Natomiast teraz mamy zagadkę, no bo nie wiemy, jak zarządza kryzysem Gonzalo. Nie wiemy, jak Gonzalo zachowuje się w tak dużej szatni. Do tej pory jako asystent Marka Papszczuna, mega wyrazistego trenera. Natomiast no nie wiemy. Ogromny znak zapytania. Potencjał piłkarski w Legii jest. Mam wrażenie, że w pewnym sensie Kosta Runiejcz potrafił w pewnym momencie go wykorzystać, pozarządzać kryzysem. Teraz nie wiemy. Nie wiemy, jaki to trener, nie wiemy, w jaki sposób odnajdzie się w tak wielkim klubie, bo miejsca, w których Gonzalo był do tej pory, pewnie oprócz Wisły, są nieporównywalne, jeśli chodzi o obciążenie psychiczne, wymagania. No i tutaj wiele rzeczy Gonzalo płazem już pewnie nie ujdzie, a to jest chyba jego największy problem, bo gdybyśmy mieli na przykład Gonzalo po Marku Papszunie i byłby to pierwszy wybór, gdyby nie odszedł oczywiście z Wisły tradycyjnie w swoich okolicznościach po wielkim wybuchu, to pewnie Gonzalo byłby pierwszym wyborem Michała Świerczewskiego na schedę po Marku Papszunie. Tak się nie stało teraz. No buty nie tak może nieskrojone przez trenera, ale oczekiwania niesamowicie duże, więc no z zapartym tchem będę obserwował tą karierę, bo
no bo duży znak zapytania. Robert, ta jedna kwestia Josue, bo dużo ostatnio w programach na temat jego przedłużenia kontraktu mówiliśmy. Ty często też się wypowiadałeś i tutaj ciekawa kwestia padła z ust Łukasza Budziłka. Natomiast musimy ją też doprecyzować, bo powiedział, że była taka sytuacja w drużynach młodzieżowych Benfiki, że trener Gonçalo Feijó był kapitanem w drużynie, w której był także Josue. Natomiast chyba nie chodziło o Benfica, o jakiś inny klub, bo Josue w Benfice raczej też w młodzieżowych drużynach nie grał. No ale skoro Gonçalo Feijó pracował z Łukaszem Budziłkiem, no to jakby jesteśmy pewni, że tutaj była taka sytuacja, tylko pewnie w innym klubie. Jak tutaj, znając ten fakt, zapatrujesz się na ewentualne przedłużenie kontraktu? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli to jest ruch, który ma spowodować przedłużenie kontraktu z Josue, nie wiem, czy ma to sens. Nie wiem, do czego, Adaś, zmierzasz, bo to myślisz, że będzie walka o paskę Josue Gonçalo? Myślę, że nie, tak na poważnie. No, przychodzi bardzo wyrazista osobowość. Facet, który raczej lubi rządzić, który raczej jest liderem szatni, który raczej nie dzieli się władzą, a tutaj wiemy, jak to wyglądało. To jest chyba najciekawsza para, której zderzenie nas tak frapuje. Josue kontra Gonçalo. Jeżeli to ma być czynnik kulturowy, który pomoże Legii zatrzymać Josue albo dogadać się z nim na lepsze warunki, a Gonçalo pomoże mieć pomoc z drużyną, którego ja na dobrą sprawę nie wiem, czy Gonçalo Feijó potrzebuje, bo on chyba potrafi budować fajne relacje z szatnią. Raczej dookoła jest kłopot, tam jest bardzo rzutki, tu mowa o tacach. Natomiast myślę, że w szatni Gonçalo sobie radzi. Nie wiem, jak to będzie. Na pewno najbardziej wyrazista osobowość szatni, czyli Josue. No i facet, który zamierza budować swoją osobowość, nie mając jeszcze żadnych w Legii wyników, ani nie przychodząc z jakimikolwiek osiągnięciami. Ciekawe, no bo tu może się palić, ale tutaj może ten czynnik kulturowy będzie sprzyjał obu panom, bo to jest bardzo ciekawe zderzenie takich ludzi, którzy raczej kłaniać się nikomu nie lubią. Robert Podoliński był z nami, wracaj do treningów, szkol tam kolejnych reprezentantów Polski, bo tam tak, na liście chyba było 12, jak ostatnio liczyliśmy, to mamy nadzieję, że niedługo będzie więcej. Wiesz co, może ja spróbuję, bo patrząc na ławkę Legii, to nie do końca ci z Akademii tam się mieszczą, to może ja coś podrzucę, zobaczymy. A środeczek? Proszę? Szóstka? Nie, leczyłem ostatnio, jest okej. Okay. Dobra, Robert Podoliński był z nami. Dzięki wielkie. Panowie, ostatnia rzecz i takie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Czy waszym zdaniem, jeżeli chodzi o tę presję, o której cały czas rozmawiamy, to, że Gonçalo Feijó był już w Legii Warszawa, no nie jako trener, ale jako pracownik, poznał tę presję, tę całą otoczkę w jakiś sposób mu pomoże? Znaczy on kocha presję, to się też zgodzę. W ogóle on jest bardzo podobny do Legii. Mają jakby duże mniemanie o sobie, duże ego, są pewni siebie i klub, i Legia. Przecież to pasują do siebie. I ja myślę, że Gonçalo trochę schowa piłkarzy w cień, że będzie się dużo mówiło o Gonçalo, co powie na konferencji, jak oby było bez konfliktów. Natomiast będzie łatwiej piłkarzom. I jedno ja muszę pochwalić Gonçalo. On konferencje prasowe nie traktuje, wiecie, tak na zasadzie odbędnie, spotkam się z tymi dziennikarzami. To były jego wykłady, były pan po kilkadziesiąt minut, tłumaczył tę piłkę. I też pamiętam, że byłem akurat w Lublinie przed konferencją. Jeden z piłkarzy zapytał trenerza, trenerowi się chce, a on mówi tak, bo to wiesz, buduje świadomość, bo to później to się przekłada, że my jesteśmy lepiej rozumiani. Trochę tak kaganek oświaty niósł Gonçalo i myślę, że konferencje na pewno będą z nim ciekawe i ta presja nie jest mu obca. On lubi te światła skierowane też na siebie. No tylko ja cały czas mam ten znak zapytania nie o boisko, a gabinety. Czy tam Gonçalo Feijó gdzieś nagle nie wybuchnie. On sporo jednak, że sporo u niego grają emocje. Tak? Ja nie wiem, czy miał dużo czasu, żeby odpocząć po motorze i to wszystko zrozumieć, co się podziało. No bo przecież Gonçalo zwolnił się w emocjach. To był jakiś taki krzyk po porażce, wkurzenie, to wszystko narastało. No mógł się przespać, tak, nawet z tą decyzją, że odchodzę z motoru. Wcześniej też pamiętacie wyrzucenie, zesłanie piłkarzy motoru do drugiej drużyny, bo tam ktoś popełnił błąd. To też tak trochę w emocjach. Dzisiaj największym zagrożeniem dla Gonçalo są właśnie jego emocje. Wiesz co, tutaj mówiłeś o tym motorze i rozmawiałem też z Gonçalo po tym podjęciu decyzji, że podaje się do dymisji. On powiedział, że sam nie spodziewał się, że ta dymisja zostanie przyjęta, bo on po prostu podjął taką decyzję w emocjach
i powiedział mi: Adaś, bo ja jestem człowiekiem honoru i jeżeli coś na mnie idzie, to ja muszę podjąć taką decyzję. I kompletnie mi to nie grało, ale z drugiej strony, no, on ma takie swoje zasady i po prostu postanowił, że poda się do dymisji, a prezes niech z tym zrobi, co chce. No, zrobił, co chciał i po prostu przyjął tę dymisję. Zaskoczył. Gonzalo nie ma, ale Gonzalo sam był zaskoczony, że Zbigniew Jakubas po prostu powiedział: okej, to odejdź. Natomiast z drugiej strony też zaznaczył, że ma do niego taki szacunek za to, że go zostawił w motorze w tych trudnych momentach, kiedy no pewnie 99% osób po prostu pożegnałaby się z Gonzalo Feio, że na pewno tutaj pół złego słowa na temat tego prezesa nie powie, bo no uratował mu w jakiś sposób życie i w tym momencie karierę. A bierzecie pod uwagę to, że Gonzalo Feio też nabiera pewnego rodzaju ogłady jako trener, że dojrzewa i otoczenie Motoru Lublin, a otoczenie Legii Warszawa też wpływa trochę na dłuższy ląd, no, tak bym powiedział. Bo, ja, Marcin, bo pewnie temperamentu do końca nie stracisz. Natomiast czy go uwolnisz 3, 5, 10 dnia czy 5 miesiąca albo na przykład w następnym sezonie, to wydaje mi się, że tutaj być może też nie doceniamy Gonzalo Feio, że potrafi też nad sobą pod tym względem popracować. Ja nawet bardziej mam taką nadzieję, że Gonzalo Feio jako trener przyćmi Gonzalo Feio jako człowieka, no bo rzeczywiście tego temperamentu, charakteru pewnie może aż tak bardzo nie da się zmienić. Jest też nadzieja, że w Legii może będzie miał trochę dłuższy ląd i tak szybko nie będzie się zapalał. No ale bardziej chciałbym, żebyśmy rozmawiali o Gonzalo Feio jako o trenerze z otwartą głową, ze śmiałymi pomysłami, który umie je wdrażać. Pewnie na samym początku, myślę, że ten początek będzie jednak istotny, będzie też taki nieobliczalny element jak szczęście. No będzie potrzebował tego szczęścia, które czasami piłka wpadnie, nie wpadnie i tak dalej, no bo jednak będzie mu się łatwiej pracowało, bo myślę o nim oczywiście w perspektywie także po kolejnego sezonu, jeśli tę Legię wprowadzi do europejskich pucharów, bo jeśli nie, no to nie wiadomo, co tam w tej Legii się wydarzy, jaka wyprzedaż i tak dalej. No będzie to cała sytuacja bardziej jeszcze nieobliczalna. Natomiast jeśli swoimi pomysłami może, ale też przy jakiejś tam odrobinie szczęścia uda się na to podium wdrapać, to myślę, że te perspektywy będą ciekawsze. Tutaj wspomniałeś o odpoczynku. Gonzalo Feio też chciał trochę odpocząć w Portugalii. Nawet wczoraj w zupełnie innej sprawie z nim chwilę rozmawiałem i tak na koniec mówię: a ty w Portugalii czy w Polsce? Nie, jeszcze w Portugalii, ale jutro przylecę do Polski. Ja mówię: dobra, to przylatuj, nie? Tylko że niestety nie zwróciłem uwagi, że to może mieć związek z nową pracą i w ogóle jakby go nie dopytałem, tylko cześć i po prostu po tym, jak powiedział, że przyleci do Polski, się rozłączyliśmy, a mogłem mieć dobrego newsa, nie? Mogłeś mieć pierwszy, że bardzo dobrego. Słuchajcie, ja uważam, że jednak z tym pracoholizmem Gonzalo to jest wręcz problem. On nie daje sobie tego dystansu. Teraz, kiedy Motor kończył rundę, wygrał z Lechią, on mówi: dobra, to teraz lecę tylko do Krystiana Bielika tam na staż i po 5 dniach jestem i praca, nie? Tutaj robota w klubie. Nie? W ogóle chyba nie miał urlopu, zresztą tam opowiadali. Staż był dla niego urlopem, bo to jest tak, ale pewnie tak. Na urlopie pracy. Gdzieś tam sztab był, rozjechał się, a Gonzalo urlop spędzał w klubie. No tak, to czasami ten oddech trzeba jednak też złapać. Myślę, że to też mu nie pozwalało nabrać tego dystansu do tego, co się dzieje w motorze. Sam Zbigniew Jakubas nawet mówił na tej konferencji, że on pracuje cały czas i że powinien odpocząć, tylko Gonzalo no, nie słucha i nie chce odpocząć. Tak, tu się zgadza. Też miałem, pamiętam, robiłem materiał kiedyś, taki dzień z Rakowa i umówiłem się z trenerem Papszunem i Gonzalo, że pojedziemy razem pociągiem z Warszawy. To była chyba... No 5 rano, on już, wiecie, kawka chyba druga już i przegląda praca i z klubu wyszli. Później pytałem, bo ja wróciłem o 20. No wysokie to są obroty Gonzalo, ale no czasami trzeba znaleźć jednak dystans i wydaje mi się, że w motorze mogło tego trochę brakować. A nie macie takiego wrażenia, bo tutaj pojawiało się nazwisko Marka Papszuna, że to taki chichot losu, że tą osobą, która w końcu przejęła Legię Warszawa, nie jest trener, tylko jego asystent? Ja nie wiem, jak to wszystko połączyć. Ja też. Czasem o czymś rozmawiamy, próbujemy ułożyć jakąś historię w jakiś taki wytłumaczalny, czy tak, logiczny splot. A tu się okazuje, że ta historia powstała w ogóle z innego końca albo z innego powodu, więc ja też nie chciałbym tworzyć czegoś,
gdzie, gdzie ci, którzy to tworzyli, siedzą i się troszkę uśmiechają, mówi dobra, zastanawiam się po prostu, jak Marek Paprząt po prostu teraz się czuje i widzi swoją przyszłość. No bo odpadła mu reprezentacja Polski po też takiej dziwnej konfrontacji, bo Marek Paprząt do tego kilka razy się odnosił i nie był do końca zadowolony, w jaki sposób załatwił te negocjacje o posadę selekcjonera Cezary Kulesza. Dwukrotnie... Może długość kontraktu. Tak. Nie wiemy jeszcze, jak to wygląda, może. Bo wiesz co, czasami szansa dla jednego trenera jest czymś nie do przyjęcia dla drugiego trenera. I tu zastanawiam się, jak będzie wyglądała długość kontraktu albo długość kontraktu plus ewentualna opcja. I to być może jest coś, co Gonzalo Feijóo powie, biorę, a Marek powie, nie no, czekałem tyle czasu. Nie, nie, to musi być bardziej obiecujące albo dłuższe, albo... Jeszcze trudniej, myślę, że Marcin, połączyć te wszystkie kropki, kiedy sobie uzmysłowimy, że za miesiąc trenerem, który osiągnie to samo, co osiągnął Marek Paprzun, na co długo pracował, będzie trener Sieniemiec, o którym jeszcze, nie wiem, 8 czy 10 miesięcy temu absolutnie nie słyszeliśmy, poza tym, że był gdzieś tam w sztabie Ireneusza Mamrota. I nie wiem, no taki Adrian Sieniemiec jakby zdobył to mistrzostwo, no to natychmiast też stanie się w perspektywie... Wtedy zadasz pytanie, co myślicie, co czuje trener Szwarga. Kiedy był Marek Paprzun bliziutko Legii, no to... Ireneusz Mamrot, bo Ireneusz Mamrot... Nie, ale trener Szwarga tak samo, bo startowali Tak, z dokładnie. Tego samego poziomu. Na tym samym kursie być. Marek Paprzun, kiedy był bliziutko Legii, no to były wątpliwości przede wszystkim, jak on się odnajdzie w tej korporacji, organizacji. I to najczęściej się pojawiało. Nie mówiło się o boisku, no, ale teraz Legia bierze trenera, który w ogóle jest numerem jeden, jeżeli chodzi o te wątpliwości poza boiskiem. Więc tutaj w ogóle nie ma takiego sensu, nic tutaj z logiki, bo przecież skoro Marek Paprzun, Jacek Zieliński mówi, że przegrał o włos i okej, z Kostą Runiajiciem w ocenie Jacka Zielińskiego, to nie wiem, może Jacek Zieliński obawiał się, że to jednak światło zostaną skierowane na niego, że słuchaj, no półtora roku, a ty wracasz do punktu wyjścia, czyli bierzemy Marka Paprzuna. Może dlatego kandydatura Marka Paprzuna nie była brana pod uwagę, czy nie wygrała? Znaczy dla mnie sens największy, zatrudnienie Gonzalo Feijóo, że wszystko inne wyrzucałem poza nawias, czy też bierzemy w nawias, a najważniejsze jest boisko. Merytoryka, boisko, pomysł, jakiś element ryzyka. No, i to mi się jakby kojarzy z Gonzalo Feijóo, nie oglądając regularnie meczów Motoru, ale słysząc, czytając i widząc, jakie postępy w krótkim czasie ten klub zrobi pod jego kierunkiem. To jest chyba, że boisko jeszcze raz. No to czego Legii, tego stylu, tego rozmachu, tej odwagi, czego myślę, że w ostatnim dłuższym czasie brakowało. Plus to, co nie grało, to młodzi w Legii, tak? Rozwój piłkarzy. To zaskakujące były słowa Kosty Runiajicz o tym rozwoju piłkarza. Właśnie Gonzalo to chyba chełpi się tym, że ja chcę rozwijać piłkarzy, chcę, żeby do mnie trafiali, chcę czynić ich lepszym. Natomiast Kosta bardziej chciał takich piłkarzy. No właśnie, to chyba była najbardziej bulwersująca wypowiedź Kosty Runiajicza. Menedżerowie młodych zawodników 9/10 mówi, oddałbym swojego zawodnika do Gonzalo Feijóo, bo ja wiem, że nawet jeśli nie grał od deski do deski, to wraca lepszy. Więc Gonzalo Feijóo nie boi się postawić na młodego chłopaka i młodych chłopaków rozwija. To na pewno. No, długo pracował też w Akademii Legii Warszawa, więc z tymi młodymi zawodnikami ma dobry kontakt. Jakby tracił wiarygodność, bo z jednej strony on mówił, jak ważna jest dla nas Akademia, jak ważni są młodzi, a z drugiej strony no, nic nie było efektów. Tak mówimy o tym Rejczyku, który nie wszedł przy wygrywanych meczach, nie wchodził z ławki. Zaraz może odejść z Legii, bo nie spełni tych minut. No tutaj przestało też grać na pewno na tej linii Kosta, Runiajicz, Zieliński i ta młodzież, no bo Legia inwestując te 15-16 milionów złotych rocznie, no to nic z tej Akademii nie ma, no szkoli, ale dla innych chyba nie o to chodziło w momencie zakładania Akademii. Mówił Jacek Zieliński o tym, że nie będzie robił więcej transferów, bo chce, żeby też szanse dostawali młodzi zawodnicy, a widzimy, jak to wyglądało w ostatnich młodzi spotkaniach. Młodzi nawet w rezerwach nie dostają tak, szansy. To przy ostatnim mecze to nawet minuty żaden młodzieżowiec nie zagrał, natomiast tak się zastanawiam też, no, ma Legia sporo pieniędzy na tych dwóch transferach, które zostały dokonane, czyli Slisz, czyli Mucci, i teraz będzie trzeba zamiast kolejnych transferów, to z tych transferów pewnie dołożyć do albo ewentualnego rozstania z Kostą Runiajiciem, albo po prostu miesiąc w miesiąc mu płacić, bo ten kontrakt jest bardzo duży. To też jest bardzo kosztowna decyzja pod kątem finansowym. No tak, albo zasypać dziurę związaną z brakiem udziału w europejskich pucharach. To przecież to też będzie duży wydatek, no bo jakby jest to jakby wkalkulowywane, czy otwarcie, czy jednak
nie w ten, w ten budżet. No to są spore zyski. No Legia w tym sezonie na tych pucharach to naprawdę sporo zarobiła. Modlitwa o to, żeby Muci z Besiktaszu poszedł gdzie indziej, bo tam zdaje się jest jeszcze klauzula 10% z kolejnego transferu. Mm. No to też rola, nie, już Fernando Santos jeszcze tam jest? Czy już nie w tym Besiktaszu? Nie, chyba jeszcze jest. Jeszcze, jeszcze? Jeszcze nie został wyrzucony, ale już jest. Czyli Legia zależy od dwóch Portugalczyków. No wydaje się, że jest tym pierwszym transferem ma być Gonçalves z Ludogorca, Portugalczyk, czyli 30-latek, ale Legia też musi jakby przedefiniować cele transferowe, no bo przychodzi nowy trener, ta myśl będzie się różniła jednak, no to część zawodników może już nie pasować i to też może być jakieś kłopotliwe, tak, że Legia już sobie namierzyła tych zawodników, a teraz no, jest nowy trener. On też ma dużo kontaktów. Hiszpania, Portugalia, Grecja. Ivi Lopez to też była spora robota Gonçalo Feio, więc też będzie, myślę, że wejdzie ze swoimi pomysłami. No, ciekawe lato przy Łazienkowskim. To ostatnia kwestia. Jak byście zapatrywali się na tę współpracę z dyrektorem sportowym, która widzieliśmy, jak wyglądała w Motorze Lublin? No bo Paweł Tomczyk, ten, jak ktoś nie kojarzy, to na pewno kojarzy ten od kuwety, no to niestety, ale to był dyrektor sportowy i ta współpraca trenera Fejo z dyrektorem Tomczykiem nie wyglądała najlepiej. Tylko Paweł Tomczyk był tam się nie spięło, jeżeli chodzi o prezesowanie. Tak? Paweł Tomczyk uważam, że jest dobrym dyrektorem sportowym, ale nie miał kwalifikacji, żeby być prezesem i to Gonçalo zostało, ale zaczęło przeszkadzać. Siłą rzeczy odpowiadał za transfery Paweł Tomczyk w Motorze. Tak? No i transfery do Motoru były dobre Pawła Tomczyka, transfery do Rakowa były bardzo dobre i jeszcze przypomnę, że to Paweł Tomczyk wymyślił Gonçalo Feio w Motorze Lublin. On poszedł do prezesa Jakubasa, on był na pierwszej rozmowie z prezesem Jakubasem, także oko do trenerów i piłkarzy ma, ale chyba sam Paweł wie, że nie powinien być już nigdy prezesem, nie zgadzać się na to jako dyrektor, jako scout to jak najbardziej. No tutaj myślę, że Jacek Zieliński pewnie próbując okiełznać Gonçalo, mówi mu, słuchaj, no ale musisz być spokojny, musisz uszanować, że współpracujesz, tu masz dział scoutingu, nie, akademię musisz brać pod uwagę. No Gonçalo co ma powiedzieć, musi kiwnąć głową, że tak, no ale no zobaczymy za pół roku, za rok, jak to będzie wyglądało. Gonçalo Feio, wiecie, jak funkcjonuje Legia. Bo będąc najpierw w akademii, później jako analityk przy Czerczesowie, no okej. Okay. Chrząkał mu na odprawa odważne, ale to też pokazuje, że na wszystko się nie godzi. No, ale natomiast ja też nie sądzę, żeby nagle przyszedł Gonçalo Feio do klubu i zdziwiony albo zdenerwowany, że trzeba porozmawiać ze scoutingiem, z tym. Trzeba współpracować. Dla mnie to nawet jeśli się z kimś zgadzasz, no bo zostałeś sprowadzony przez Tomczyka do Motoru, to też to doprowadziło do jakiejś tam eskalacji czy jakiejś niezgody. Dla mnie Jacek Zieliński jest dyrektorem sportowym, który chce rozmawiać merytorycznie. I tutaj wydaje mi się, że przelotkę znajdą. Oj, to tak. Z Gonçalo Feio, że tamte pewne rzeczy to są, będą nawet mierzone na milimetry jeden drugiego po to, żeby znaleźć wspólny mianownik albo odnaleźć wspólne rozwiązania. Natomiast spotyka się dwóch ludzi, którzy na piłce się znają i wiedzą, jak o niej mówić. Jacek Zieliński też na tyle długo był w Legii Warszawa i Gonçalo też na tyle długo współpracował z Legią Warszawa, że też siłą rzeczy się przecięli i jakiś kontakt mieli, więc to nie jest tak, że oni dopiero się poznali teraz, kiedy Jacek Zieliński zadzwonił sądować, czy Gonçalo Feio chciałby objąć Legię Warszawa. W kwestii tego spotkania weekendowego, Raków Częstochowa kontra Legia Warszawa, Dawid Szwarga, Gonçalo Feio. Będziecie bardzo ciekawi tego, jaki pomysł jeden, drugi szkoleniowiec będzie miał na ewentualnie rozegranie, wygranie tego spotkania, bo też miał jeden taki mecz z ewentualnym swoim rywalem o posadę Dawid Szwarga, czyli z Aleksiejem Szpilewskim. I tutaj górą był Dawid Szwarga. Mówimy o dwumeczu z Arisem Limassol. Ciekawe, jak teraz to będzie wyglądało. No ja myślę, że chyba Dawid Szwarga będzie chciał skopiować scenariusz meczu z Lechem, kiedy też przecież przystępował do tego meczu w trudnym momencie i wygrał 4-0 właśnie grając w takim papszunowatym stylu. Oczywiście jak najbardziej pozytywnym, czyli wysoki pressing. Jeszcze natrafił na Lecha takiego spowolnionego, który aż za bardzo ryzykował i skrzętnie z tego skorzystał.
Natomiast no jeśli chodzi o Gonzalo Fajona, to nie spodziewam się jakiejś takiej dużej tutaj rewolucji. Myślę właśnie o tych sakramentach. Tak, Tomek jakiejś... mówi stałe fragmenty plus zatkanie obrony. Tak, a raczej defensywa. Myślę, że tak Costa Runiajć plus no jeszcze nadal będę się upierał. Ten element szczęścia też będzie potrzebny. No, ostatni wyjazd Legii to było 0-4 w Częstochowie. Zatem tak. Myślę, że uważam defensywa, stałe fragmenty gry. Może jakiś element zaskoczenia, ale jeśli chodzi o personalia, chyba też nie spodziewam się jakiejś tam rewolucji. Ta kadra też na tyle wąska, w jakikolwiek sposób dokonać rewolucji. Chyba, że postawi tam odważnie na Rejczyka czy młodego Żewłakowa. No, tego bym się nie spodziewał, ale też jestem bardziej ciekawy pomysłu Gonzalo Fejo, bo to jest i przyjeżdża z Legią i musi obronić Legię, ale z drugiej strony dla niego to też taki mały mecz w dużym meczu, pokazać trochę tym z Rakowa Częstochowa, że coś miał do przekazania i to się w świecie piłkarskim sprawdza. Więc tu bardziej ciekawią mnie personalia Legii i to, jak Legia się zaprezentuje. Lech wyszedł bardzo zachowawczo i bardzo drogo za to zapłacił. To Gonzalo miał być Dawidem Szwargo przy Szrakowie, no, tak? To był ten wyczekiwany trener, no ale sam sobie właśnie Gonzalo swoją wybuchowością zaszkodził, jak to Gonzalo. Też on zdaje się w Motorze grał z Hutnikiem Kraków. Pamiętam, chyba ten mecz oglądałem. Jak w debiucie, to jeszcze nie była ta drużyna później. Znaczna była różnica między tą Gonzalo docelową drużyną. Taka była bardzo zachowawcza, więc jakoś może idąc tym tropem tutaj nie będzie rzucał się mocno Gonzalo, tylko gdzieś sposobem, no bo ile ma? 3 dni do pracy, jutro pierwszy trening poprowadzony, no dużo tego nie ma. Właśnie stałe fragmenty, za które Gonzalo odpowiadał w Rakowie. Ale może może zyska na tym, że no wydaje mi się, że Legia jednak była na tej fali wznoszącej, że tak jak cały czas od czego zaczęliśmy, o czym mówi też Kowal, że tak patrząc z perspektywy krótkoterminowej, to się nie broniła ta dymisja, że widać było, że paru zawodników jest odbudowanych, że dobrze się czują, coś tam zaczyna funkcjonować i może Gonzalo Fajo rzeczywiście też na tym zyska. Gonzalo Fajo nie wchodzi do takiej drużyny jak Aco Wukowicz te 2 lata temu, wiecie, brak pewności siebie, przestraszony, wystraszony, oni się bali wychodzić na kolację w mieście, w Warszawie, więc ta drużyna rzeczywiście coś poczuła, ale no ten remis z Jagiellonią przekreśla raczej szanse na mistrzostwo, więc kolejny taki cios dla tej drużyny, ale jest na czym na pewno budować. To nie są gruzy. Gonzalo nie zostaje nic zniszczonego, więc tutaj nie zostaje też Motoru, jeszcze raz przypomnę, na ostatnim miejscu, więc ta akcja reanimacyjna może tu być szybsza. Ale Aco Wukowicz akurat był takim trenerem bardzo impulsywnym na samym początku. Szczególnie jak był asystentem Jacka Megiery, to pamiętamy szalejącego przy ławce rezerwowych. I kiedyś o tym rozmawialiśmy i on mi powiedział, że no bardzo go zmieniła Legia Warszawa, ta presja, która tutaj jest i później takie poczucie odpowiedzialności i po prostu się uspokoił. Mhm. I dzisiaj nie widzimy takiego Aleksandra Wukowicza przy ławce rezerwowej. Co najwyżej czasem z sędzią się Legii Warszawa tak samo o tym, że będziesz machał rękoma i krzyczał. Nie zrobisz wrażenia na piłkarza. Tam musisz dać konkret merytoryczny. Dlatego wydaje mi się, że Asop to też i nie to, że zrozumiał, tylko szybko zaobserwował i wie, że żeby kupić Josue, to nie krzykiem czy tym, że go wygonisz do rezerw, tylko z tym, że potrafisz z nim porozmawiać i jakąś jedną rzeczą merytoryczną kupujesz tego zawodnika. Bo jak w szatni kupisz Josue, to wydaje mi się, wszystkich pozostałych tak samo kupisz. Panowie, dziękuję wam bardzo. Szybki program na temat zwolnienia Kosty Runiajcia. Marcin Żewłakow był z nami. Łukasz Olkowicz, Tomasz Lipiński, Adam Sławiński. Dziękujemy. Informacja dnia jest taka, że Kosta Runiajć zwolniony z Legii Warszawa i najprawdopodobniej, jak podały meczyki, Gonzalo Fejo, nowym szkoleniowcem Legii. Jutro program specjalny, konferencja i ogłoszenie nowego szkoleniowca. Godzina 10, sama konferencja. My będziemy z wami już od 9:30, także bądźcie z kanałem sportowym, zostawcie łapki w górę, dziękujemy za dzisiaj i bądźcie jeszcze razem z nami. A tutaj dostaję informację, że już na naszym portalu, a nawet dużo wcześniej pojawił się tekst Mateusza Borka, tam on ocenia to, czego dokonał Jacek Zieliński, to co dokonał
Kosarunia i ci, jakiego wyboru dokonał ostatecznie Jacek Zieliński, czyli Gonzalo Feijoo. Także zapraszamy na portal kanałsportowy.pl. A wyniki sądy, tylko nie widzę, o czym była sąda. Czy Legia pod wodzą Gonzalo Feijoo? Legia będzie w pucharach i widzimy tutaj na razie pesymistycznie podchodzicie do tego. 57%, że Legia w pucharach się nie znajdzie, ale o tym wszystkim zadecyduje Zielona Murawa i o tym zadecyduje już to weekendowe spotkanie z Rakowem Częstochowa. Dziękujemy za dzisiaj. Bądźcie z kanałem sportowym.